Dzień dobry moi kochani, jak co poniedziałek, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam na moc futbolu, w której dzisiaj prawdziwa moc tematów, mocy będziemy dodawać Z zwłaszcza są Barcelony, bo ci Realu Madryt to e, im mocy dodał Jude Bellingham i reszta e, chłopaków. Tradycyjnie, influencerski głos w waszych domach i zakładach pracy z tej okazji. Słuchajcie, specjalne pozdrowienia dla kierowców WGT, którzy przewożą ładunki niebezpieczne, a mimo to... Oglądają i słuchają moc futbolu. Jakie? Na przykład materiały piroforyczne, takie, które w zetknięciu z powietrzem zapalają się w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Więc szacunek dla Was. U nas też tematy zapalne. Jeszcze tylko pozdrowie: drużynę Jastrzębie-Borowie, która wygrała wczoraj w lidze. LZS KS Garwolin i odwrotnie, niż Barcelona, zmniejszyła stratę do lidera do pięciu punktów. My właśnie od Barcelony i Realu zaczniemy. Pozwólcie tylko, że przedstawię naszych dzisiejszych ekspertów: Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski. Dzień dobry. Tomasz Lipiński. Dzień dobry. I Mateusz Borek. Chcesz powiedzieć, że mieli na pacę Cancelo. No więc Ładunki właśnie. niebezpieczne. Słuchajcie, zacznijmy od tego pacjenta. Wojciech Kowalczyk wczoraj w nocnym programie. Stwierdził, że Jao Cancelo to jest Sebastian Beniz Barcelony. I że taki piłkarz w ogóle, jak to się dzieje, że, że on gra tyle w top, ile on zrobił. Niczym, niczym nie zasłużył na wykupienie go z Barcelony za 30 milionów euro. Przez tyle klubów się przewinął. W ogóle, jak ten facet może być obrońcą, stawiany i, i zmuszany do bronienia. Uwielbiam porównania Wojciecha Kowalczyka. Są y, bardzo trafne, są czasami kwieciste, czasami szydercze. Natomiast y, gdzieś myślę, że Wojtek odniósł się do takiego zdania wypowiedzianego kiedyś przez Tomasza Hajta, A propos Sebastiana Benisza. Bo Tomek wtedy w studiu chyba Polsatu powiedział, że Sebastian Benisz to jest najgorszy obrońca w historii reprezentacji Polski. Ja nie wiem, czy, czy tak do końca jest. Natomiast no, zdanie było mocne, publicystyczne, które było oczywiście cytowane przez wszystkie portale. Wiesz, są. Wydawało mi się nawet w takim topowym momencie kariery Jean Cancelo, że czasami przekleństwem zawodnika jest jego uniwersalność, granie na kilku pozycjach I, i tak naprawdę to on został jakby w wielu aspektach rozumienia pozycji niedookreślony. Bo zobaczcie, on grał tak w drugiej linii, czasami w roli defensywnego pomocnika, skrzydłowego, lewego, obrońcy. On za wiele w z co nie ma do czynienia. No nie ma, natomiast no Marek sobie też jestem w stanie wyobrazić, że w świetnie funkcjonującym organizmie zdarzali się piłkarze, którzy mieli 70-80% w swojej charakterystyce gry do przodu, 20-30, ale takiego konkretu gry do tyłu i to w dużych drużynach się sprawdzało, no bo duże drużyny zwykle jednak atakowały, były w dużej mierze na połowie rywala, prowadziły grę, potrzebowały te akcje oskrzydlać, potrzebowały jednak każdego zawodnika, który tworzy coś sensownego w, w konstrukcji. No a tutaj się nie zgadza nic, a w ogóle w jego jakby rozumienie ustawienia, trzymania swojego rywala, strefy, asekuracji, do tego myślę, że u niego, wiecie co widać wyjątkowo w tych błędach, że nie jest piłkarzem lewonożnym że za każdym razem on jest źle ustawiony względem rywala. Nawet jak chce wybić i, i, i pojawi mu się w głowie taki przebłysk, w jaki sposób interweniować, to nie zdąża, bo jest odwrócona sytuacja, druga noga i, i za bardzo nie wie, jak to skutecznie zrobić. No ale myślę, że problemem Barcelony nie jest tylko Cancelo, chociaż no jego w wielu meczach, tych, których Barcelona nie wygrywa, widać, widać najmocniej. A niesamowite też jest to, ile klubów nawet na tym najwyższym poziomie ma problem z tą pozycją też. Powczujemy no, się takich dwóch kombinowanych lewych obrońców, bo przecież i Mabingo, chociaż trochę do niego się przyzwyczailiśmy no to jednak lewym obrońcą nie jest, tak w optymalnym wariancie. I on no i sam nie chce być. I sam nie chce być. I, i, I Cancelo, i jeszcze gdyśmy tak prześledzili parę innych klubów takich tych z górnej półki, to też ta, ta lewa obrona jest słabo Ale macie sadzona. nawet przykład Frankowskiego Przemka u nas. Tak, ale, Polski. ale tak do, jeśli chodzi o Jean Cancelo, to ja się no, generalnie zgadzam z tym, co już powiedział. I pewnie bardziej się patrzyło na niego przez różowe okularne, nawet grającego po broni, kiedy oddawał to w przodzie. Kiedy dawał jakieś liczby, teraz tego nie ma. I akurat tak się skumulowały dwie rzeczy. No, bo kiedy ja oglądałem tę ramkę Lukasa Vazqueza, natychmiast otworzył mi się gol, bo to było identyczne: kopiuj w klej. Barcola podaje do Dembele i strzela PSG Barcelona a tutaj podaje z lewej strony, kto dał to wini Vini. Vini, 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 Vini do tak. Lukasa Vazqueza i zamyka, zamyka akcję Lukas Vazqueza. I, I właśnie. Kancelo z tyłu. Nie nadąża, nie nadąża, źle ustawiony, spóźniony Jean Cancelo. tam miał taką, taką kumulację, ostępie trzech dni no nie nadaje się do. nie wiem, no to Tak porównuje też Marcelo, który też długo się mówi, że nie umie bronić, ale no to, co dawał z przodu, to, co grał, jaką atmosferę wokół siebie kreował, no to pasował do tego ralu, nawet biorąc pod uwagę, że, że też czasami nie dojeżdżał, no, no to Cancelo no, musi wrócić do Włoch. no Tam był szanowany. Oczywiście jeszcze, tylko... jeszcze jedno zdanie, tylko, żeby zamknąć tę dyskusję, bo myślę, że nie ma sensu więcej czasu poświęcać. Ja myślę, że. Nie powiem, że nie myli się nigdy, ale bardzo rzadko myli się Guardiola i to też nie jest przypadek, że, że w ten sposób mm -hmm. i, i, i tak łatwo i teraz, bardzo nie rozumiem, rozumiemy, rozumiemy Guardiolę, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. Natomiast to, co powiedziałeś, Mariusz i, i Tomek. Cancelo, do pewnego momentu, kiedy grasz w takiej drużynie jak, jak Barcelona, to wszystko ci uchodzi gdzieś płazem. Natomiast kiedy przychodzi mecz na bardzo wysokim poziomie, kiedy przeciwnik jest, jest, jest z wysokiej półki, wtedy twoje mankamenty wychodzą od razu na wierzchu. I to było widać w meczu nie tylko z Barceloną, ale też również z PSG, o którym wcześniej wspomnieliście. I dlatego no, zawodnik prawonożny na lewej obronie zawsze będzie miał gdzieś w głowie ten nawyk, że no, wejście do prawej strony będzie się łatwiej obracał. W prawą stronę. W lewą stronę, to Powiem to, 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 to patriotycznie, że ostatni co potrafił chyba tak umiejętnie ukryć deficyty gry lewą nogą, był Artur Jędrzejczyk, także nawałki. <grym an> <grym an> nie było tego widać. Zamknięta strona. Ale to była głównie defensywa. Panie. Głównie defensywa. On nie, nie brał się za rozgrywania piłki, za, za akcję ofensywną. A, a Kowalowi w ogóle ta reprezentacja, <grym> znaczy ta e, Barcelona się kojarzy z reprezentacją Polski, bo Pedriego przyrównał do Krystiana Bielika i jego powrotu e, za akcją w meczu z Francją e, przy golu e, Mbappé. Znaczy braku no i, powrotu. No i mamy Roberta... <grym> właśnie, no tak, tak. No nie, no ale wiesz, no to też <grym> y, No pojawiły się oczywiście wczoraj takie tezy, no bo komentatorzy sobie lubią rozmawiać podczas transmisji że tam Pedri jest, że Pedri jest po urazie, że nie jest w optymalnej dyspozycji fizycznej. Ja myślę, że gdyby był nawet w top optymalnej dyspozycji fizycznej, no to wini to jego nie dogoni na dystansie 30 czy 40 metrów. No bo pytanie, ilu piłkarzy w Europie jest w stanie, dogonić, jest w stanie go dogonić. No, no na pewno to nie są zawodnicy o, o jakby przymiotach e, Pedriego. E, słuchajcie, a... Fajny e, mecz e, do Cały czas w kontekście reprezentacji Polski. Robert Lewandowski, zdjęty w 63. Minucie El Clasico, nasz dziennikarz, kanał sportowy.pl. Antoni Partum, nawet, nawet napisał w swoim komentarzu, że to jest wręcz. Plaskacz, policzek krzawiego dla lewego no, też jaki tak. Plaskacz? odbieracie. I czy ta zmiana była dla Barcelony korzystna? No, wiesz, lewy, schodzący w takim meczu, najwcześniej chyba nigdy wcześniej nie był zdjęty. Bo ja no, pamiętam, to, jest że... no, to jest zawodowa Oj piłka. Wiesz co, to jest zawodowa piłka. To też pokazuje wielka miłość szawiego On wielokrotnie bronił Roberta Lewandowskiego. Ja myślę, że Robert Lewandowski jest na tyle doświadczonym, mądrym, analitycznym facetem, że sam zdaje sobie sprawę, jak wyglądała jego gra w tym meczu. Nie wszystko było totalnie winą samego Roberta Lewandowskiego. Dostrzegalny był taki brak, brak porozumienia, brak chemii, większej liczby piłek granych do Roberta Lewandowskiego, ale on sam też tak naprawdę w tym meczu nie zrobił nic. To jest pytanie też jakby do wielu selekcjonerów, do wielu trenerów, dlaczego oni wcześniej tego nie czynili, co Czawi. No myślę, że też były takie mecze w przeszłości, w których Robert nadawał się do zmiany i, i to jest normalne w futbolu. No, gdyby Lewandowski był piłkarzem wchodzącym z ławki, tak jak był piłkarzem wchodzącym z ławki u Klopa, no to też zależało mu na tym, żeby wejść, dać impuls, pokazać coś fajnego, konstruktywnego i za chwilę zasłużyć na grę w podstawowym składzie. No też też nie róbmy takiej historii, że Roberta Lewandowskiego słabszego nie możesz zmienić. No, to to no nie, nie znaczy, nie. że ktoś go skreślił, że nie, że nie zagra wielu. Ostatnio go otrzymał 90 minut no tak. bez względu na on wszystko. Pamię, pamiętaj Michał, że, że on ma za sobą mecz z, z PSG, a więc ciężkie, ciężkie spotkanie, gdzie również się troszeczkę tam nabigali w tym, w tym spotkaniu. Ja myślę, że Robert odczuwał jeszcze skutki tego, tego, tego spotkania, natomiast nie oddał żadnego strzału. Lopez wszedł za niego, strzelił bramkę na, na 2-1, a więc Kształt jakby się tą, tą zmianą obronił, jeśli chodzi o, o takie wiesz, stawianie takiego pytania, dlaczego Lewandowski szedł. Natomiast myślę, że obrońcy Realu Madryt nie dali pograć Erdingowi Haalandowi, to i nie dali pograć Robertowi Lewandowskiemu, a więc też musimy brać ten współczynnik trudności, jaki, mm -hmm. jaki miał przed sobą Robert Lewandowski. Troszeczkę był wyizolowany, był odcięty od, Wiesz, Marek Robert od zespołu. Nie, Robert nie? myślę, że też nie lubi takich stoperów jak Rydiger. No właśnie. Szybkich, szybki, tak. zwrotnych i bardzo agresywnie grających. I, więc, i bardzo no. agresywnie grających, no bo jeśli on ma takiego klocka z tyłu, który no jest mniej zwrotny, wolniej myśli, jest mniej inteligentny i do tego wolniej biega, to Lewandowskiemu nawet w wieku 35 lat jest łatwiej go oszukać, jest łatwiej go przestawić, jest łatwiej go po prostu minąć sprytem, doświadczeniem. No a Rydiger jest, jest zawodnikiem jednak z bardzo wysokiej półki. No pamiętasz wielkiej... kiedyś e, takich zawodników jak Rudiger, e, pamiętasz jak Van Santa przystawił sobie czy w ogóle wypchnął za, za linię boczną w meczu Ligi Mistrzów City? Co, ale tu, to, to moim zdaniem, nie, nie była kwestia nawet takiej siły fizycznej przestawić, wypchnąć. To jest bardziej kwestia tak szybkości reakcji, szybkości myślenia, podjęcia decyzji i po prostu też jakby szybkości wrodzonej samego zawodnika. Nie, no to były wielkie dni w ogóle Rudigera. No bo... Przecież też... On wyrasta na, na, na lidera Real tak Madryt. Wydawało pandy, się, chodzi, że, na że Real Madryt ma. będzie miał problemy w defensywie. Zarówno w meczu e, tym, tym rewanżowym Ligi Mistrzów, jak i, jak i teraz. No to, to Rudiger właściwie tam wszystko, to. wszystko robił. I teraz zobaczcie, jak mnie śmieszą te dyskusje na temat reprezentacji Niemiec. No bo ona została skreślona. A dzisiaj sobie popatrzysz i mówisz tak. No w bramce, w bramce Neuer, a jakby coś się działo, to Ter Stegen. Na środku defensywy Rudiger z Tachem, który gra sezon życia w Leverkusen. Potem prawdopodobnie na pewno zobaczymy Wirca, Musiale, Gündogana, jeśli chodzi o tych zawodników ofensywnych. Krosa który wraca do reprezentacji. Pewnie dołoży trener nieoczekiwanie dla wielu Andrisia, no bo ktoś tam musi pracować, czesać w tej środkowej strefie yy, boiska. No i, i, i paru jeszcze, nie najgorszych, no z boku, kimś, z z boku na prawie obronie kimś i paru jeszcze zawodników na zmianę. Tak na papierze nie wychodzi nam, żeby ta, miała, żeby ta drużyna miała na przykład być w gronie słabiaków Euro 2024 i żegnać się z turniejem po grupie. A tak trudno jest mi wybrzydzać na kogokolwiek mimo wszystko po tym El Clasico, bo no to był no świetny mecz. Oczywiście były momenty, kiedy... Można było sobie zadać pytanie, tak, to grają Real z Barceloną, ale było też no, więcej takich okresów, w których, w których ja sobie przynajmniej myślałem, że tylko tak mogą zagrać Reali Barcelona. No, nie wiem, w pierwszych 15 minutach widziałem tyle pojedynków fajnych, w których w całej kolejce ekstraklasy trudno zobaczyć. No, było mnóstwo mnóstwo takiej, takiej jakości, zmieniając dobre scenariusze. Właśnie. A propos jakości, a wiecie, kiedy ja sobie zadałem pytanie, czy to jest mecz Realu Madryt z Barceloną, najważniejszy mecz klubowy świata, kiedy.

I nie wiedzieliśmy, czy piłka wpadła, znaczy, czy minęła linię bramkową, czy nie. No słuchajcie, czy to nie jest jakiś gigantyczny skandal, że La Liga sępi 4 miliony euro na goal line technology i po prostu dostajemy milion powtórek, ale żadna nam nie wyjaśnia, czy, czy to wpadło, I czy to tego nie. Dlatego możemy Michał, o tym dzisiaj dyskutować. No więc ja właśnie. Specjalnie o Michał, tym grał hiszpański tym rynek zrobiłem. nieruchomości dzisiaj funkcjonuje dzięki Polakom, bo to oni wykupują całą Marbeję, Alicante. I tak dalej. Właśnie nawet widziałem artykuł, że Marbeja kolejną dzielnicą Warszawy. Tak, no tam w ogóle to już za chwilę po polsku będziesz mówił, chodząc po, po Marbei. Natomiast no, ta chyba sytuacja, z tego co pamiętam, to sięga 2017 roku. Wtedy Tebas podjął decyzję, że to są za duże pieniądze, bo stwierdzono, że takich sytuacji jest, nie wiem, 8, 10 co najwyżej w skali sezonu. No ale jednak dzisiaj mówimy, dzisiaj mówimy o meczu, który ogląda cały świat. Który, który zwykle oglądają setki milionów, jeśli nie miliardy, prawda, na całym świecie, bo, bo transmitowane klasiko jest yy, wszędzie. Ja akurat wczoraj oglądałem to spotkanie na antenie Kanal Plus, więc oni się tam posłużyli swoim tak, programem, udowadniając, mm -hmm. że piłka nie przekroczyła linii bramkowej. Szczerze mówiąc, w pierwszej chwili wydawało mi się, że ona była cała. Tak Takie tak miałem tak. wrażenie, jak wypychał to. Mm, to Unii no, no jest to jednak dosyć niepoważne w skali biznesu ważności tej ligi. I na nowym stadionie Bernabeu, gdzie było 36 kamer zamontowanych, słuchajcie. Tak, ale nie zabrakło takich przy bramce. Ale prawa. wiesz, no jeżeli tego, nie tego tego, tego, tego tak. programu online, no to wiesz, no to dlatego masz taką kontrowersję. I Wo Wojtek Kowalczyk powiedział słusznie, że całe szczęście, że ta, że ta różnica 8 punktów była. A wyobraźcie sobie, żeby to było na styk. Mają tyle samo punktów i ten gol decyduje, czy jesteś mistrzem Hiszpanii, czy nie. No to, to są jakieś się, wojny się, domowe. Oni się trzy dni teraz będą tym bawić w gazetach. Tak, tak. Będą, będą udowadniać, Podejrzewam, że... I rzucą winę na te Ale Real, Real powinien być tak samo wściekły na Tebasa, jak i Barcelona. No po prostu to jest kompromitacja rozgrywek. Nie zabezpieczyć, postawić tylko na war. Ja myślę, Złupy że Michał co? Tutaj nadawcy również powinni też na to jakby, wiesz, mocniej nacisnąć federację, żeby w końcu... Ci, którzy płacą. Ta, ta, ci, którzy płacą, żeby, żeby ten... Ten system był zamontowany. No bo to rzeczywiście mamy XXI wiek. Mówimy o, o rzeczach wielkich latamy w kosmos, a nie mamy produktu, który jest na, praktycznie na wszystkich stadionach świata. Uczyłem znaczy, ja się, że jeszcze, jeszcze jakby dwa zdania do tego meczu, to nie było to największe widowisko w wykonaniu na przykład Bellingama, bo miał, bo miał momenty. Natomiast no jakby klasa pewność siebie, z jaką finalizuje tę akcję w końcówce meczu, no to pokazuje, kim dzisiaj jest ten chłopak dla. Dla Realu Madryt, i, i ja jestem generalnie Kandydatem bardzo. do złotej piłki. Tak, ja jestem wiesz co? Generalnie bardzo zadowolony z, z tego meczu, bo szczerze mówiąc, mimo takiego mocnoletniego poziomu emocji dotyczącego jakby stricte sytuacji rywalizacji w mm -hmm. lidze. No, są, są daleko od siebie. Jest, ja jestem zadowolony z poziomu tego meczu nie i z no. poziomu emocji. Bardzo fajne. Wygrywa drużyna, która w tym meczu właściwie nie prowadziła. E, strzela gola i, i prowadzi od 91. minuty do, do Bellingama. No to... Chłopak, który rozgrywa dwa pierwsze swoje klasy ligowe i strzela trzy gole w obu, no to jest... Nie, zwy... nie Właśnie niewiarygodne. Nie tylko... bramkę dodam tylko Bellingama jednak zwycięską kolejną El Clasico. Trzy El Clasico, Bellingama, trzy gole i... Asysta. Wybraliśmy Akcję Tygodnia XTB. Ja się zastanawiałem, czy tą akcję tygodnia nie wybrać tą, która będzie najbardziej dyskutowana, czyli właśnie Laminę Jamal, był gol, czy nie było, no ale tego nie rozstrzygniemy. Gola nie było, więc A uznajmy Myślę, że tutaj jeszcze je... akcję bramkową za Gola za tam, akcję tygodnia. Myślę, że tutaj Michał tylko jeszcze jedna akcja mogła kandydować i nie mówię o golu Marchińskiego w Łodzi, tylko, tylko bardziej o w fragmencie gry dla Leverkusen, no bo. Zatniczy 97, 97 hmm. 1 do 1 i 45 mecz bez, hmm. bez porażki. Przejdziemy tylko jeszcze. In... Jedna ostatnia kwestia, bo też widzę i czat ją po, po, po podejmuje, że szawi znów odpalony na arbitrów, dokładnie tak hmm. jak maczu SPS, że zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale sędzia nie podjął ani jednej właściwej decyzji. Nie możemy milczeć. To wstycz. Mecz nie był sprawiedliwy, nie, każdy myślę, to że to widział. Można... Chcę tylko zapytać o sytuację e, e, bardzo, bardzo m, też omawianą, e, czyli e, e, faul Kamawingi na Jamalu przed polem mm. karnym i żółta kartka, czy powinna nie, żółta, być czerwona, żółta, ale... a Araucho za identyczną, nie wiem czy mamy ten screen i możemy zobaczyć, e, pokazywaliśmy go już wczoraj e, wieczorem, zobaczcie, czy to za ten faul e, nie powinna być e, czerwona kartka, a Raucho w identycznej sytuacji, gdy już e, e, faulował, dostał. Z Paris Saint-Germain? Saint nie, tak, chyba identyczna Barton. nie była. No nie, 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 ja tak nie, tego analizowałem, było, ale tam było zdecydowanie, ale tam było zdecydowanie inne, inne tak, sytuacje, tak. Tam, tam, tam pierwsze oczywiście. wrażenie tam było, w było w karne, to była czerwona Barton. kartka, a tutaj pierwsze to, to żółta bez jakiegoś tam rozkminiania i wchodzenia w jakieś tam stopklatki i, i slajdy. No ja myślę, że ten mecz to był generalnie pochwała młodości, dla mnie pochwała doświadczenia, no bo ja tak też bym się tak skoncentrował na dwóch sytuacjach w polach, w polu, w polach karnych, czyli rzut karny dla, dla Realu, kiedy Vasquez wykorzystuje swoje doświadczenie, no bo. Powiedzmy sobie szczerze, no bardziej on szukał kontaktu, ale każdy Miszku sędzia Barcy. Tak, tak, ale bardziej sędzia to gwiznie. A później mieliśmy bardzo podobną sytuację. Oczywiście faulu nie było, ale myślę, że gdyby był bardziej doświadczony zawodnik niż Laminia Mal, w starciu z Kamawingą, no też by szukał kontaktu z Kamawingą. Mówię nie o tym, o tym kiedy został sfaulowany przed Karnem, ale już w samej szesnastce, tylko tak nad tym Kamawingą przeleciał. Zobacz, to jest to. Jest, to, jest, to no jakoś. Wiesz co, ale ja strasznie nie lubię też oceny pewnych tak, sytuacji tak, na bazie stop, -plata, stop -plata, tak jak w Barze, na podstawie, tak, na tak, podstawie tak. tych zwolnionych tak, zatrzymują, powtórek, zatrzymują. Bo, bo to tak. czasami po prostu okłamuje. Okłamuje Akcja wita. dynamiczna jest w ogóle Oglądając to zdarzenie w czasie hmm. rzeczywistym nie miałeś wrażenia, tak, że ktoś że jest... by go nie dogonił i że tak. to się należała czerwona kartka. Dokładnie. A sytuacja jednak z Araucho była tak. inna. ewidentna, hmm. prawda? Inne odczucie było. Że tutaj się nie kłóciliśmy. Też pytanie z tej sytuacji: tego, no, mówimy, że nie dogoni, co nie, ale my nie wiemy, jakim, jaką szybkością dysponuje dany, dany, dany środkowy obrońca. Bo jak jest szybki obrońca, to nawet w tej sytuacji, przy tym, że Lamalby sobie tą piłkę dziumną i być może stracił na nią, nią kontrolę, no to te 2-3 metry dałyby moment do tego, żeby no tak, ten środkowy no, obrońca mógł no. zasekurować jeszcze i ewentualnie tak, coś A Kowal mówił, że mógł od razu strzelić Jamal. Nie, no pewnie na podstawie Nigdy tej stoplatki, tak. trudno z Kowalem tutaj dyskutować, ale na podstawie tego, co się miało odczucie. oglądając to na żywo i, i, i w normalnym tempie, to, to dla mnie żółta kartka to było jedyne rozwiązanie. No nie bardziej zastanawia no jednak ta informacja po meczu, że znowu Czawi jest w grze, Czawie, który zrezygnował. No wiadomo, <sum> że co portal to informacja, ale byłbym mocno zdziwiony, gdyby jednak Barcelona chciała kontynuować. Przygodę tak, gdzie ty z... byś go widział? Bo ja tak czasami zastanawiam no, no. się, wiesz co? E, e, Czawiego, no w przyszłości. A no bo... jak się, podobno, a jak no, wykonał ruch? Nie, no, ale, nie, było... A, no, nie, ale nie, to no, Ale nie, szczerze. No, moim zdaniem jestem przekonany, że każdy ma inne zdanie. Mhm. I ja mam takie przeświadczenie, że ta bardzo dzisiejsza personalnie, która może nie jest najmocniejsza w historii i na pewno da się ją dozbroić i poprawić niektóre pozycje. Wydaje mi się, że jednak z trenerem klasowym byłaby dużo dalej. Ja myślę, że tak. tak tutaj się dużo wydaje. z Mateuszem zgadzam, że Krzawi na razie jakby swoją na, był... no, tak, Czy swoją on zasłużył na pracę z Barceloną, poza tym, że wielkim piłkarzem był Kropka i wielkim hmm. piłkarzem Barcelony no był No ale Kropka. to wiesz, no to wielu takich było trenerów, którzy tak zaczynali. No nie chociażby Guardiola, no który przecież, czy, czy Luis, Luis Enrique, który, który też dostał swoje pierwsze jakieś takie wielkie zadania dlatego, ponieważ był wielkim piłkarzem. No to no jakoś tak to, to wygląda, czy Zinedine Zidane. No, no, no ale Zinedine Zidane, wiesz, wszystko, wszystkie te, te kursy trenerskie, wszystko we Francji no, był nie, naprawdę no to bardzo mocno to mecz, zweryfikowany. To była drużyna ta młodzieżowa Barcelony. Tak samo zobacz dzisiaj. Xavi Alonso sam uznaje, że jeszcze nie jest na etapie prowadzenia klubu typu Real Madrid, czy Liverpool, czy Bayern Monachium. Mhm. Tylko poprowadził 100 meczów, drużynę młodzieżową, poprowadził rezerwy Sociedad prawie w 100 meczach i dzisiaj wielki sezon clever no, no chce, tak. chce się no. potwierdzić w następnym, żeby być gotowy na największe kluby świata. Mhm. On sam potrzebuje potwierdzenia. No a tutaj tak zdecydował Laporta. Nie no, to było mu się, potrzebne pijarosko, tak. żeby naprawiać pewne sytuacje, żeby gdzieś ogarnąć to, co działo się w mediach, to, co działo się pośród Sosios, natomiast no, to, to są jego decyzje i musi za to odpowiedzialność. Ale nie jaw. uważam, żeby Szali musiał cofać się znów do, do Kataru czy do Ligi Arabskiej, bo myślę, że. No nie, no gdyby, ja oczywiście przesadzam publicycznie, bo chodzi, żeby to wybrzmiało. Ten prawda? ładunek emocjonalny, który mu towarzyszy, i na pewno mu też przeszkadza w tym zarządzaniu całą całą drużyną, no bo myślę, że tych jego wybuchów, szukania alibi tylko w błędach sędziów, no to to jest absolutnie niepotrzebne i obniża jego wartość. Ale pamiętaj, trenera. że średni trener to i tak szybciej się obroni w dobrym zespole, niż jak przyjdzie trenować zespół średni. Albo zespół, który trzeba wyciągać z kryzysu. No wyobraź sobie dzisiaj Czawiego w Ajaxie. Albo Bajonier w bajenierze wykluczenia, jakby Ajaxie, który potrzebuje w ogóle zmartwychwstania. No tak. I dzisiaj, żeby ktoś zmartwychwstał, no to, to, to trzeba dyrygenta, architekta, kogoś, kto koncepcję nie wymyśli, cały projekt. Mhm. Nie wydaje mi się, żeby, żeby mógł to zrobić Czawi, no ale pokaże przyszłość następnych miesięcy. Sytuacja jest bardzo ciekawa, bo. No pamiętacie, tutaj dużo doniesień, że Flik się uczy hiszpańskiego, że jego przymierza Barcelona. Natomiast no wczoraj też, też jakby takie ciekawe informacje z Niemiec dochodzą gdzieś tam z wewnątrz klubów w Monachium, że no nie udaje się jakby kontraktować kolejnych kandydatów. I Tomasz Tuchel może zostać? Nie, nie, nie. Ja właśnie wczoraj słyszałem, że jest opcja powrotu Flika na rok i potem klub. Bo Klop, chce, bo Klop chce rok odpocząć. Więc Pytanie, czy Flick się na to zgodzi. Skoro, skoro już zman odpadł, bo przedłuża z Federacją, i Federacja wiedziała, że nie można zwlekać. Zidan. Zobaczcie, jak jest ten temat Zidana grany. Tak, tak. Cztery, cztery portale, cztery gazety, blisko porozumienia, cztery nie ma tematu. No ewidentnie Bayern potrafi pewne informacje ukrywać. No, z chyba podoba. Nie chce trenera, który nie mówi dobrze w języku angielskim. Jeśli nawet nie mówisz po niemiecku, no to musisz mówić po angielsku, bo tak, tak rozmawiasz. A z Izutom ma masz myślę, że tylko jednak francuski i hiszpański. Tak. Więc ja się będę przeglądał i, i nasłuchiwał. Tak. Aby mnie. ta koncepcja z powrotem Flika na kilkanaście. Ja, ja bym nie. się bardzo zdziwił, gdyby Flik się na to e, zgodził. Więc, zdecydował no, na rok, tylko żeby po, podprowadzić drużynę. Klopowi, myślę, że on ma większe ambicje, no, zobaczymy, jak wyjdzie z Barceloną. ale bo pojawiło się lotar, a właściwie nie pojawiło. Lotar Mateos wezwał, żeby zatrudnić Unaja Emeriego, Ego. Willi, że to jest. Bajernie? Tak, Bayern ta, Monachium. Monachium. Mówi to Lotar Mateos. Myślicie, że dla mnie, dla mnie to sens? Wiesz, dla mnie Michał, dla mnie idealnym trenerem, według mnie dla Bayernu Monachium byłby deserbi. To jest gość, który jakby łączy pewne cechy trenera, który akurat by się wpasowywał. W, w schemat pracy i filozofię Bayernu Monachium. Gość, który ma dużą wiedzę, który już jest jakby doświadczony poprzez bycie tenerem w, w Anglii, w Premier League, przychodzi do Niemiec i myślę, że to byłby Włoch. Włosi mają, pamiętamy Trapetoniego, który był w Bajanie, Monachium. A więc, jakby ta cała ta historia tenerów fajnie by się pasowała. Zastanawiam w się w tylko nad jego małym doświadczeniem w, no już nie mówię, w lizemistrzu, w europejskich no pucharach. Nie, no to, to, jest to jest jeden sens. To jest tylko. kwestia później, moim zdaniem, przede wszystkim zarządzania gwiazdą. No, ale on potrafi A, to Ale, ale wydaje jest, mi się, nie? że akurat De Zerbi, mimo że brakuje mu wielkiego klubu w CV, hmm. Hmm, sprawia wrażenie człowieka, który. Potrafi wymagać, nakreślić plan, a jednocześnie jest kumplem zawodników. O, że, że go lubią. To jest, to jest coś, bo, czego, bo, czego Niemcom brakuje. Bo my nie powiemy, że Tuchel nie ma pojęcia taktycznego o piłce. Bo myślę, że jest detalistą i ma swój pomysł. Mateusz, ale stawiasz hmm. ich dwóch na, na szale i... Ale mówisz, ma problem z szatnią. No właśnie, ma problem z ułożeniem wybieramy. relacji. Ma problem jakby, z, z, jakby z, ze zbudowaniem sytuacji, że nawet szesnasty, 17, 18 zawodnik jest bardzo potrzebny. Niekoniecznie też trzeba tych piłkarzy chłostać od pierwszego tygodnia funkcjonowania w klubie publicznie, jeśli nie wypełniają pewnych zadań. Więc myślę, że to byłby taki perfekcjonista taktyczny z łagodną, uśmiechniętą ludzką twarzą. Mówię o A mimo wszystko bardzo drogi i wymagający. A co do Emerego? Na pewno jeden z ciekawszych też trenerów warsztatowców, bo widać, że przeprowadził jednak Aston Villa zmienił strukturę gry, ma pomysł na ten zespół. Są dzisiaj zdecydowanie w innym miejscu w Premier League. Natomiast też pamiętamy Merego, chociażby z Paryża. No on, się troszeczkę, mm. on, on mówi, że się zmienił w podejściu do no, zawodników w, w Paryżu. Jest, jest pytanie, tak, tutaj by się znowu odbił, czy, czy, czy fantastycznie odrobił lekcję w poprzednim wielkim tak, klubie, tak. prawda? No bo trenować umie. No, Co do tego tak. się zgodzimy, że jeden z ciekawszych Każdy. trenerów. No. Widzowie, widzowie podpowiadają mi tylko, że rzeczywiście De Zerbi miał też lizną pucharów w Szachtarze, kiedy tam był e, krótko do, mm -hmm. o, do, do wojny. E, rzeczywiście. Ale skoro zjechaliśmy na Bundesligę, e, którą planowałem trochę później, no to, no to nie sposób nie, nie zahaczyć znowu Bayer Leverkusen. No bo to jest po prostu, no ile można? 45 ta seria ile <laughs> nosi to. meczów bez porażki. Czy oni nigdy nie, nie no, zobacz, przegrają tutaj jest, Mati? No. Popatrzcie, to jest... Y Czekałeś na tą bramkę, że ona jeszcze musi. Never <laughs> Bajer, trzeba tak bramze. rozwiązać. Te tutaj wiesz, literki. No, Ja szczerze mówiąc, wczoraj pierwszy raz wątpiłem komentując ten mecz w Dortmundzie. No, mecz w ogóle był taki średni. Muszę powiedzieć: mocno średni, letni. Zaskoczył mnie kompletnie Chabi Alonso, bo wydawało mi się, że na taki mecz, które oglądają całe Niemcy, on wystawi wczoraj pierwszy garnitur. O ile mogłem zrozumieć, pewne zmiany wynikające z tego, że był bardzo napięty ten, ten terminarz, tutaj ćwierćfinałów prawda, względem rozgrywek ligowych. Trochę też się poświętowali. Sobie. No, troszkę może poświętowali, no ale zobacz: oni wychodzą w czyn na Dortmund i wychodzą tak bez Wirca, bez Palaciosa, bez Kosunu, chociaż to jest akurat uprawnione, bo on tam poświętował po Pucharze Afryki z Wybrzeżem Kości Słoniowej i od tego momentu no, często grywa in capi i, i gra bardzo dobrze. Ale jednak w tym rysunku Leverkusen to wczoraj mamy dwie sytuacje. Po pierwsze, na drugiej dziesiątce obok Hoffmana, piłkarza zaawansowanego technicznie, ale wolnego, wychodzi wahadłowy frimpong. On wczoraj gra tą prawą dziesiątkę. No i teoretycznie przynajmniej na, na, na grafice, na dziewiątce wystawia skrzydłowego Telle. Czyli on wczoraj ma na ławce i tego killera końcówek Sika. I tego Bonifejsa, który przecież w pucharze zagrał tylko z ławki rezerwowej kilkanaście minut i on tego Bonifejsa wczoraj nie wystawia w składzie. Oni wychodzą bez środkowego napastnika. No i tak czeka, 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 czeka. Gdzieś na 20 parę minut przed końcem dopiero wprowadza Wirca. No i w zasadzie ten Boniface z sikiem pojawiają się dopiero przy prowadzeniu Dortmundu, bo strzela bramkę Phil chyba w 81 pierwszej minucie. A oni wchodzą trzy minuty później, żeby coś jeszcze wskórać. I mówię, no chyba się po raz pierwszy spóźnił, spóźnił, pomylił z tym przeczekaniem, z jakby z timingiem tej decyzji Chabi Alonso. No i, i nagle jest ta akcja. Najpierw ten rzut wolny Grimaldo paruje to na rzut rożny. Kobel, powtórka pokazuje, że chyba jednak piłka zmierzała poza Bramkę i nie musiał interweniować. No, na wiemy, bramkarz woli na wszelki mm. wypadek odbijać. Potem jest wejście natychmiast Wirca, wygranie pozycji, minięcie dwóch zawodników, stały fragment. Wirc wrzuca. No, i jednak jak zobaczysz, zachowanie zawodników Leverkusen w 97. minucie w polu karnym, tam się pali tam ośmiu piłkarzy, każdy chce to zgarnąć. Jakbyś oglądał w ogóle, wiesz, przy 118, tak, 118, jesni, Lakers, atakują, Chicago wiesz. Bulls kiedyś na tej tarczy i tam idzie każdy jak do pożaru i, i, i wyskakuje najwyżej Stanisic i, i trafia. Tak, no jeżeli dzieje się coś raz, to można powiedzieć przypadek. Jeżeli coś dzieje po raz dziesiąty, piętnasty w dziesiąty sezonie, raz w tym sezonie. E, to, to to już jest sztuka. To już jest sztuka. Zobaczcie, tutaj pokazujemy Zobaczcie, dziesięć lista. E, przypadków gdzie w samej końcówce no Ale czasami w tak, tak punkcie lub trzech punktów. Tak się dzieje w jakimś sezonie, że po prostu nad jakąś drużyną coś tam. Jakiś taki szczęśliwy traf świeci, jeśli ma coś się udać, to się to się udaje i myślę, że. To, oczywiście tutaj to, to udaje, nie mówię, ale no to jest wypracowane, ale no, nie, wiem, no za sezon czy, czy w jakiejś tam niedalekiej przyszłości no takie mecze Bayer Leverkusen będzie przegrywał. Ale to jest akurat taki sezon, wyjątkowy, mistrzowski, absolutny, genialny, że, że no, no zawsze to. Ta... Ja sobie jeszcze wyobraziłem od razu twarz, wiecie świeci w, wieje w plecy. Ulego Hennesa, który oglądał ten mecz. No bo nie dość, że taka potwarz, że ten Leverkusen wygrywa tak wcześnie sezon Bundesligi po raz pierwszy w historii. Ja myślę, że boss Bayernu, taki nieformalny, to on w ogóle, jak oni by mieli skończyć ten sezon Bundesligi bez porażki, to się nie zdarzyło nigdy w historii. Oni kota dostaną w Monachium, <noise> że ktoś to zrobił i nie oni. I wczoraj już tam siedział zadowolony, że wie, że skończy się jeden zerko i że nic się nie dzieje historycznie, a tutaj, I Karol, Karol Penam zwraca uwagę, zobaczcie, że Super Puchar Europy jest w Warszawie i to może być mecz Real Madryt kontra Bayer Leverkusen. Jeśli wszystko dobrze hmm. pójdzie, oba, obie drużyny w półfinale i Ligi Mistrzów i Ligi Europy, czyli Szabia Alonso przeciwko swojemu ukochanemu klubowi, którego. Znaczy wiesz, myślę, że mi trener... to byłaby super historia taki mecz w Warszawie po 22 latach, po, po Hamden, po Glasgow, kiedy Zidan strzelił z powietrza na 2-1, mhm. gdzie to było to wielkie Leverkusen i, i wielkie Real Madryt. Natomiast myślę, że te półfinały są jeszcze ważniejsze, jakby z punktu widzenia statystyki. I, i awans niemieckich drużyn do, do Ligi Mistrzów. No bo tutaj w zasadzie potrzebują w tej chwili czterech punktów. Walczą o piątego Będzie siedem, siedem to, czy osiem zespołów by było. Czterech punktów i tutaj mm -hmm. mówię, że zwycięstwo się liczy za dwa. Słuchajcie, dzielić, czyli, ma, czyli mają drużyny. trzy drużyny w półfinałach. Mm -hmm. Potrzebują tak naprawdę czterech remisów. Albo dwóch wygranych na sześć meczów. Tak. I, i, I będą grać wtedy Leverkusen, Bayern, Stuttgart. Dortmund i Lipsk, niezależnie od tego gdzie za miejsce. Pokazujecie tutaj Bayer Leverkusen i ja mam nadzieję, mam taką taką refleksję, że jakby przejął rolę Realu Madryt Bayer Leverkusen. Czyli tą pewność siebie, że niezależnie od tego, jakim jesteśmy w stanie meczu, czy przegrywamy, czy, czy jest minuta, czy dwie, mentalność to jesteśmy. Wziąstw, tak, mentalność, w to w dalszym ciągu wierzymy w to, że w 95. minucie my tą bramkę szylimy. To, co mówi Mateusz przy tym stałym fragmencie gry. No rzeczywiście, rządza e, z jaką idą ci zawodnicy w pole karny, aby szyrić bramkę, jest no, nie, naprawdę niespotykana. Co nie? A o tym, co mówisz, Mati? Tomek Urban, komentator Via Play, z którym zaczęliśmy współpracować, pisze też dla nas na kanal. Sportowy.pl, właśnie pisze o tym, że zobaczcie, jeśli Niemcy utrzymają drugie miejsce w rankingu UEFA za ten sezon, Bayern wygra Puchar Niemiec, a Borussia Dortmund Ligę Mistrzów, co ciężko sobie wyobrazić, ale jest to przecież możliwe, mm -hmm. to. Połowa Bundesligi zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Hmm. Drużyny 1-6 w Lidze Mistrzów, 7-8 w Lidze Konferencji i dziewiąta w drużyna no, ale to Lidze, można, Lidze, Lidze, Lidze Konferencji. To samo to to można 7, na, w Lidze na, Europy. na Serie bo oni już mają, właśnie zagwarantowali sobie pięć zespołów, zespołów w Lidze Mistrzów, a też jak tam będzie jakiś taki pozytywny układ, no, jeśli chodzi o te, te puchary, Ligę Konferencji i Ligę, Ligę Europy, to też tam się poprzesuwa i nawet zespół zajmujący na koniec sezonu 10 miejsce będzie grał w no, europejskich wiecie, co, pucharach. No, ten ten biznes mi trochę już zaczyna przeszkadzać. Tak, trochę to jest, jest, to jest komedyjka. Dużo, no. oczywiście. Jednak jakby piąta drużyna ligi, która kiedyś by się nie kwalifikowała do europejskich pucharów. To nie jest już Liga Mistrzów. I wszystko wskazuje na to, że piąte miejsce w Ekstraklasie nie da europejskich pucharów. <noise> a tam daje Ligę Mistrzów. A, a tam daje Ligę Mistrzów. No jednak jak sobie porównamy do, do tego regulaminu Champions League, do liczby drużyn, w której redaktor Jóźwiak grał, no to na no powtórzu wtedy to była Liga Mistrzów. Mistrzów. Tak. I, i, I to było fajne. No. Tak, Ale to, to, to się nie wróci. To chcę na chwileczkę jeszcze się cofnąć tylko do e, tych półfinałów e, Ligi Mistrzów i meczu Manchester City, e, po porażki Manchesteru City z Realem. Jak ją wyjaśnicie? No na pewno tą mentalnością zwycięstwa, że Real cierpiał. Ale e, moje pytanie jeszcze do City jest takie, czy Pep Guardiola mógł zrobić coś, E, więcej, żeby ten Real no, tylko, pokonał. Tylko dodam, dlaczego? tylko dodam, bo Marcin Borzęcki teraz napisał, że Kicker właśnie podał informację, że jest jeszcze możliwa opcja fawra na rok. na Favre. Favre. No. no to taki... Hmm. Temat jakby i trener, no myślę, że nie przystojący do, do Bayernu. A trochę już starszy no, zdecydowanie, mhm. więc... Zobaczcie, że wydawało się, że City, jeśli ktoś, to City obroni trofeum w Lidze Mistrzów. Guardioli jeszcze na ten rewans wszyscy się wyleczyli. Ederson, Kyle Walker, yy, yy, Kevin De Bruyne i nie dali rady. Więc jak to wytłumaczyć, że tylko Real w XXI wieku, nie sięgając tam do Milanu pamiętnego Arrigo Sacchiego na początku lat 90., był w stanie obronić trofeum w Lidze Mistrzów i to jeszcze... Wiesz co, ja, ja miałem taką refleksję po obejrzeniu tego meczu z Realem Madryt i po obejrzeniu meczu w Pucharze Ligi z Chelsea, że, tak, tak, że, że jednak e, mógł zrobić więcej, bo zadaliśmy pytanie, czy, czy mógł zrobić coś więcej. Myślę, że wstawienie e, szybciej Jeremy Doku. Mm -hmm. to on jakby w tych ostatnich meczach rozkręca, rozkręca e, ofensywę e, drużyny, e, drużyny Manchester City. Myślę, że troszeczkę zabrakło tego szaleństwa takiego, właśnie co ma ten, e, ten, ten belkę. I, I ja myślałem, że rzeczywiście, jeśli, jeśli Grealish jest, jest fajnym zawodnikiem, to kół wchodząc na, na, na boisko, od razu odmienia jakby sposób gry Manchesteru. City jest więcej e, interakcji w polu karnym, więcej dośrodkowań i więcej sytuacji. Natomiast e, no, możemy powiedzieć również to, że Erling Haaland w tych kluczowych e, spotkaniach e, jest cieniem tego no, zawodnika, ładnie. którego znamy. Zobaczcie, że jadą z lewym, że klasiko zniknął, natomiast czy Erling Haaland, czy właściwie e, jemu ta łatka, która kiedyś lewemu nie została przy, przypięta, że on niknie w meczach z najsilniejszymi rywalami, mimo tych Rekordów strzeleckich w Premier League, ale przeciwko słabszym drużynom, przeciwko tym stopu go nie widać. Tak było w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów wygranej, ale bez udziału Erlinga. Haaland. Dla mnie Erling Haaland to jest na pewno napastnik o nadzwyczajnych parametrach fizycznych, pewnie akrobatycznych, szybkościowych, piłkarskich niekoniecznie. I z tego powodu jest to zawodnik, który potrzebuje po pierwsze mieć dobry serwis, a po drugie też mieć obrońcę, którego którego stłam się pod tym, pod tym względem fizycznym, szybkościowym i tak dalej. Jeśli jedno i drugi, drugiego brakuje, no to natychmiast zaczynają się problemy. Zaczynają się problemy a trafił rzeczywiście na obrońcę, którym który mu dorównywał, jeśli go akurat w tym meczu nie przewyższał, czyli Rudiger. Chociaż akurat w tym rewanżu ja bym aż tak bardzo krytycznie, zwłaszcza w pierwszej połowie Halanda nie, nie ocenia, bo trafił w poprzeczkę. No to jest też kwestia szczęścia paru, paru centymetrów i, i widzimy Halanda w zupełnie w zupełnie innym y, świetle. Y, natomiast czego zabrakło, tak y, City. No może lepszej dyspozycji tych takich indywidualności, na które liczy pewnie Guardiola, czyli Fodena i Bernardo Silva, bo tutaj zmienił, też się zgadzam z Markiem, że ten Doku to robi świetną, świetną robotę, to jest jakieś odkrycie w ogóle tego, tego sezonu, no ale nie było i tak jak na Guardiola to zmienił dość szybko, bo Guardiola raczej znaczy nie, lubi, nie lubi zmian, no i zabrakło no, no, czegoś takiego jak sytuacji De Bruyne, no które ma w samej końcówce no, no, na 11. meczu strzela no, no, i zupełnie inaczej patrzymy na ten mecz, czy, czy ta seria rzutów karnych też lepsze jest, lepszy jest Manchester City i też teraz mówimy, a no jak, jak świetnie Manchester City ułożył sobie ten mecz, a, a Carlo Ancelotti zagrał, z, wyszedł z niego Stary Włoch i, <laughs> i, i to wszystko było do, do bani. No to są takie, takie niuanse, ale ja jakoś tak nie mam też sumienia, żeby Guardiola za ten, za ten dwumecz naprawdę krytykować. To kilka spraw. Po pierwsze, jeśli odnosimy się do, do Halanta i Roberta, i Roberta Lewandowskiego. No, czasami w tych naszych ocenach wydaje mi się, że potrzeba troszkę więcej spokoju. Bo my dzisiaj mówimy o zawodniku urodzonym w lipcu 2000 roku. 23-letnim. Który od trzech lat czy czterech jest na topie europejskim. I cały czas patrzymy na niego, porównując go do największych zawodników hmm. świata ostatnich 20-30 lat na tej, na tej pozycji. No W momencie, kiedy on już był gwiazdą Dortmundu, to myślę, że Robert przechodził ze Znicza Pruszków do, do Lecha. I tutaj też jakby nie porównuje, bo wiemy, jak się wychowywał, w jakiej rzeczywistości, w jakim środowisku Haland, a gdzie był Robert Lewandowski. Natomiast no, jeśli dzisiaj przyjmujemy, że primem zawodnika jest bieg 28-33, to wciąż ten Haland ma dużo czasu. Z drugiej strony jest pytanie takie, na ile wystarczy lat tej fizyczności przy takiej eksploatacji i czy on tak samo dobrze będzie wyglądał i te bilanse będą wyglądać tak samo za 3-4 lata, czy będzie unikał urazów, to jest po pierwsze. Drugie, to jest tak troszkę jak z zawodnikami na przykład w boksie czy MMA, którzy są w ciągłym rytmie startowym. Że trochę mam takie wrażenie, zobaczcie, że... Brakuje Halandowi tego czasu na stricte koncentrację na poprawieniu pewnych elementów. Bo cały czas Cały, jesteś, czas, grają. cały czas grasz. Mhm. I, I tak naprawdę no, no nie jesteśmy na co dzień w city ale ile jest tych jednostek treningowych służących poprawieniu pewnych elementów. Czyli mówisz, elementów? Mateusz, że on potrzebuje bardziej szkolenia aniżeli samej gry? No, szkolenia to jest duże słowo, natomiast myślę, że on nie ma nie w ma może takiego... do końca czasu takiego, żeby popracować nad pewnymi detalami, bo, bo się zgodzisz, że patrzysz na niego, to jest wciąż kandydat na jednego z największych napastników, ale trzeba nad pewnymi rzeczami popracować, a tu jest cały czas środa, sobota, środa, sobota, środa, niedziela, ja myślę, że pewne rzeczy już ciężko będzie mu wyeliminować, no bo to już, to już albo uczysz masz takie nawyki z młodości i oczywiście jest też duży margines zobac, do poprawy. zobacz, ile Robert poprawił tak, przez tyle lat. Tak, no tak, tak, ale też cały czas mówi o tym, że no gdyby był inaczej szkolony od, od dzieciństwa, to też, no nie jest taki zawodnik, który, który weźmie Oczywiście udoskonalił pewne rzeczy, też, też miał niesamowite zdolności, Ale może lepiej zabarcie. grać małą grę, ale może lepiej tak, grać tak. głową, no to są pewne... Szczepa... 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 Przy treningu Guardioli, to myślę, że on powinien właśnie w tych elementach tak. zrobić o... zdecydowany o... progres i... o to. O I to, tą... mnie, nie, to, nie, to nie mnie zdziwiło, chodzi. może to jest element, o którym zapomniałem powiedzieć przy, przy Guardia że z te fragmenty gry, no tutaj może trzeba pokombinać, bo widać było jak z Barceloną, jakie Real przy tych stałych przy fragmentach gry miał problemy, a Manchester City miał tych rzutów rożnych co nie miał. rzut pograli cały czas. No tak, tak. No i właśnie, taki, taki Haaland czy ktokolwiek inny, no, ale przede wszystkim na tak patrzymy, tak. No to, I nie dochodzi do, do, do żadnej sytuacji. Nie ma z tego żadnego zagrożenia. No to chyba coś tutaj można było innego, lepszego wymyślić. No musimy ich tam wysłać do trenera tułacza, żeby no, ba, z całymi fragmentami. Natomiast co do jeszcze samego wyniku rywalizacji, to myślę, że tak. No po pierwsze, to są nasze rozgrywki. Liga Mistrzów mówiła, <laughs> mówiła Realu Madryt. A po drugie, to hmm, patrzyłem, oglądałem to spotkanie, sobie pomyślałem, no, nawet jak brakuje. Troszkę argumentów, nawet jak ten mecz jest taki dosyć trudny dla wielu zawodników. No bo zwykle to ty rządzisz i, i eksponujesz swoje umiejętności. Zobaczcie, jaka to jest świadomość zespołu, że, że oni inteligentnie czasami potrafią schować ego, yy, gdzieś taką świadomość, że może ja dzisiaj nie będę błyszczał, ale muszę zrobić wszystko, żeby we właściwy kanał wpuścić te swoje umiejętności, swoją energię, żeby zneutralizować i za wszelką cenę wygrać mecz. Gdzie, gdzie zaczyna się to spotkanie, i ja jestem w dosyć trudnej sytuacji, jednak po pierwszym meczu. Mateusz, ale przy pozytywnym wyniku rzeczywiście taką legendę możemy budować. No, <grym> no, ale ale bo, gdyby, bo gdyby ten de Bruyne zmieścił, to pod poprzeczką, a nie walną nad poprzeczkę. Gdyby... Maczko, nie ma gdyby w piłce. Ta, no, to, to są właśnie te momenty, <grym> <grym> są, że albo jesteś na górze, tak, albo jesteś tak, na dole. Tak, I w mam, tym momencie, muszę wam powiedzieć, że jesteś na dole. Czy mi to no pasuje, żeby budować mieli naprawdę niezły ubaw, że Hiszpanie, których zawsze krytykowali, za to, że oni przychodzą jakieś przyciskował. Spendem, broniąc, się, broniąc się w dziesiątkę, ustawiając autobus, jakbyśmy tego nie nazwali, że teraz oni właśnie docenili tego Ancelottiego, Ancelotti taką grę, taki sposób myślenia o tym meczu. I w sumie... Czy ile było włoskich drużyn w półfinałach? No ale poprzedni były trzy w półfinałach. Także to się wiesz, wszystko zmienia. I tak teraz mają trzy w półfinałach. To nie jest źle, chociaż tych pucharów, pucharów mniejszych. Ale tak na chłodno analizując to myślę, że Ancelotti w tym rewanżu... No może zrobił jedyną rzecz, którą mógł zrobić, żeby, żeby awansować i to mu się udało i chwała chwała temu Ancelotiem, bo jemu też kibicujemy, bo, bo to jest gość, którego nie da się nie lubić. Ale Karol jest niesamowity, nawet wczoraj taka scenka po ostatnim gwizdku, kiedy widać było, że autentycznie, tak szczerze, podszedł do tego Tych młodego Czawiego i tak tak. tak, tak. Pewnie mu tam poszeptał, chłopie, nie przejmuj się, no taki hmm. jest ten zawód, jeszcze wszystko przed tobą. I, i, hmm. i, i zamiast, zamiast się radować, no widać, że to jest po prostu dobry człowiek, no fajny a, gość. Pełen empatii, zupełnie nie z dzisiejszych czasów. Real Madryt z 36. Mistrzostwem <coughs> Hiszpanii, Już? a dzisiaj 20. Mistrzostwo <coughs> Włoch może wywalczyć Inter. I w ogóle ładna, e, ładny gest, seria, że się posunęła i że nie były dwa mecze naraz do oglądania na dwóch ekranach. Tylko dzisiaj mamy derby Del la Włosi, Włosi myślą. Włosi myślą, hmm. no tak, no bo tak po, powinny jednak ligi ze sobą konsultować i nie, nie iść na zderzenie tych najważniejszych e, spotkań. I Rafał Szymon na czacie. Pytanie do pana Tomka, ale też i do was. Czy Inter przypieczętuje, przypieczętuje dziś 20. Mistrzostwo podczas derbów Del Lambadonina, Czy jednak Rafa Leao i reszta bandy Piolego zaskoczą nawet samych siebie? i zatrzymają. Inter przy okazji też do Tomka pytanie, czy to już definitywny koniec, czy to ostatnie derby Mediolanu, Stefano Piolego? Tak, tak, to myślę, że to jest kolejny klub, w którym z tych wielkich, z tych wielkich firm powiedzmy, może bardziej, bo teraz no, Milan takim wielkim klubem jeśli chodzi o, o może o nazwisko, o wyniki to na pewno nie jest, ale firmą był, jest i, i, i będzie, w której dojdzie do zmiany szkoleniowca i teraz jest kilku kandydatów, kandydatów patrzą na Włosi, czy też amerykańscy właściciele, bardziej z Latyn i Brachimio, no, od niego to będzie zależało na rynek francuski. <laughs> tam jest, tam są dwie osoby, Galtier i Paulo Fonseca z Lille. No ale chyba faworytem jest Hulen Lopetegi. Zobaczymy. No też pojawi się kilka nazwisk w ogóle, no jest na rynku wolnych, powiedzmy, zatem tutaj może dojść do jakiejś niespodzianki. Tiago Motta zaklepany, tak? Przez Juventus. Twoim no samym. właśnie, to, to wszystko może się pozmieniać. No to jeszcze nic nie jest zaklepane. To troszkę tak jak z Bayernem, że co chwila pojawia się jakieś nowe nazwisko. Jeliński też był klepnięty z nowym kontraktem tak. w Napoli. Także był na Gersmana, nagle na przedłuża i, i, i sprawa staje się na nowo otwarta. Natomiast jeśli chodzi o, o wynik, no to, to tak, tak. Myślę, że, że Inter ma wszystko za sobą, poza publicznością, bo dzisiaj większość będzie, będzie Milano, to będzie wielka sprawa. i Ja ten sezon generalnie w Serie A mi sytuację Interu do tego, co działo się z Napoli poprzednim, że już Wszyscy zdążyli się od tak długiego czasu nacieszyć i przyzwyczaić do tego, że Inter jest mistrzostwem, że tak trudno się teraz tak nagle eksplodować, zachwycać. No może rzeczywiście przypieczętowanie tego tytułu w meczu derbowym no to będzie coś fajnego, ale, ale gdzieś ta zadra w Interze została, że ta liga mistrzów się skończyła. Tak jak, tak jak w Napoli w poprzednim sezonie ta niespodziewana porażka wysoka z Milanem 0 do 4 u siebie w bligdzej mistrzów no to później to zakłóciło mimo wszystko przebieg tej, tej radości. Ona nie była już tak. Taka czysta, taka, taka fajna. I, no i Inter jest tym mistrzem, jest najlepszym zespołem, ale coś taki, takie poczucie niedosytu dosytu po tym sezonie na pewno u Inzagiego i u tych wszystkich piłkarzy zostaje. No, przegrali z Atletico. Później patrzą, że byłaby ta Borussia. No tej Borussii czuli się lepsi. No wiadomo, że to, tak, to są takie teoretyczne czysto rozważania, ale no powiedzmy, że jakby to widzieli się na tle Borussii. Taki oczami takie No tak, tak, tak. No ale widzieli się powiedzmy, że, że w półfinale. Przy okazji chcę was zaprosić na godzinę 23, bo wczoraj robiliśmy specjalny program po El Clasico. Taką lali ekstra, no to dzisiaj zrobimy kurwa. Sut Excellent. no bo może być ten dwudziesty 20, 20 tytuł dla Interu. I ale warto. dzisiaj jeszcze jedna ważna rzecz, Michał, bo tak Olof. może oni, oni. Nie, nawet nie, bo dzisiaj jest finał Młodzieżowej Ligi Mistrzów o. i tam gra AC Milan z Olimpiakosem. Z Olimpiakosem tak, bo nam przegrało. No i tam jest Dariusz Stalmach, który grał w pół, no, no tak. grał w Z dwóch Polaków. Tak, tak, no ale, ale tak. Skoczylas jeszcze. Tak, tak, Skoczylas, no ale Stalmach gra, Skoczylas w tym pierwszym półfinale, bo poza krawędzi... jest quadro. transmisja tego meczu. No, no, pewnie musi być na ja pulsacie. nie myślę, że będzie na Wiesz, ja nie wiem. Czy nie, nie na YouTubie oni pokazują młodzieżowi. Dzisiaj no. chyba o 18, 18.00, czyli AC Milan, który tak w swędem, bo tam i awansował do tego Final Four grając karne. Teraz też w tym półfinale wygrał na karne, no ale dobra. No i tam Stalmach, były zawodnik górnika Zabrze, o którym pewnie też będziemy za chwilę się pomówili. Gra i, i może odnieść naprawdę, naprawdę Spory sukces. Fakt, że jest to tylko futbol młodzieżowy, ale, ale warto, warto o tym wspomnieć. No. Zostając jeszcze w Serie A, e, Mati, e, kolejna kontuzja Pawła e, Dawidowicza. Czy to jest coś poważnego, co powinno nas martwić w kontekście euro, gdzie już go widzimy? Nie powinno nas oczekiwać czy... przede wszystkim. Nie. No właśnie. właśnie, był w kadrze meczowej, okazało się, że nie usiadł nawet na ławce, czyli to się musiało wydarzyć jakoś na na treningu, na ciągnięcie mięśnia, no ale, ale nie, nie wiadomo. Wiesz, naciągnięcie mięśnia to nie jest poważny uraz, natomiast mm. no, tych, tych kontuzji jest rzeczywiście... Oby nie było to naderwanie mięśnia. Bo... Jest bardzo dużo. No myślę, że wczoraj też akurat serca, głowy kibiców naszych rywali na Euro zadrżały przy tej kontuzji de Jonga, bo nie wiadomo, co tam się mm. ostatecznie wydarzyło. Bo... Pięć tygodni Więc no, To zobacz, to no, pięć tygodni, no, tygodni od godniej. dziś. No to jest Trzy tygodnie na przygotowanie. czy końcówka maja, tak? No. No, nie wyklucza go to z meczu z Polską na tę chwilę, bo zobaczymy jak będzie przechodził ten okres rehabilitacji. Natomiast na pewno to nie będzie zawodnik w top formie, w takim pełnym rytmie, w którym grają kolejne spotkania. Co do Pawła, no, yy, wydaje mi się, że niedowiarką udowodnił meczem w Cardiff, że zdrowy Dawidowicz to jest piłkarz bardzo potrzebny reprezentacji, to jest piłkarz, który daje tej drużynie kilka atutów. Natomiast no to jest zawsze pytanie do trenera, jak tworzyć szkielet w oparciu o zawodnika czy zawodników, którzy jednak permanentnie mają problemy zdrowotne. Ja dzisiaj też muszę powiedzieć, że, że chętnie spojrzę na mecz Bolonii, bo to jest jednak dla mnie taka romantyczna historia. To jest historia duża, gdybyśmy mieli oglądać Skorupskiego na poziomie Champions League. No i też wierzę, że, że zobaczymy tego młodego Urbańskiego, bo mm -hmm. tak, tak już nie wiem, no może przesadzę, ale zastanawiam się, kto powinien być tym 21, 22, 23 piłkarzem w kadrze Michała Probierza. A jeśli będzie 26? 26, to, to 24, mm -hmm. 25, 26. Czy właśnie nie powinniśmy rezerwować tych takich dwóch, trzech miejsc dla takich chłopaków, którzy nie powiem, że oni jadą na wyrost, bo dla mnie dzisiaj jednak 19-letni Polak, który jest w stanie zagrać około 20 meczów w sezonie już w tej chwili na poziomie klubu, który prawdopodobnie będzie grał w rozgrywkach Champions League. To jest duża historia. Bardzo duża, tak. No to jest zawodnik, powiedzmy, taki albo jedenasty, albo 12-13, gdyby tak go porównywać. Tylko cały czas się zastanawiam, oglądając go fragmentarycznie, bo tak jeszcze nie wgryzłem się w tego Urbańskiego, jaka jest dla niego optymalna pozycja, jak go tutaj umiejscowić. Bardziej chyba w okolicach ósemki. On jest tutaj ustawiany bardziej na zasadzie takiej zapchaj dziury trochę w tej, tej Bolonii, jakby to brzydko nie zabrzmiało, ale trochę tak jest, bo gdzieś tam taki, taki półlewy i to mu nie odpowiada, ale, ale musi się oczywiście na to godzić i gra i się cieszy, że że i uczestniczy w takim nieprawdopodobnym, no nieprawdopodobnym sezonie. No bo ja pamiętam, jak Wojciech Szczęsny tak troszkę podśmiewał się z tego Łukasza Skorupskiego, że nie ma ambicji, że zakotwiczył w tej, tej Bolonii, która zawsze gdzieś tam tak miejsca 10-16. A teraz no to, co się dzieje w. To też, no nie wiem, na przykładzie takiej Bolonii pokazuje, jak niewiele potrzeba, no niewiele i wiele, żeby całe miasto nagle ożyło, no, że ta Bolonia, to wszystko zaczęło tam żyć futbolem, oddychać, futbol, futbol a w Polsce To jest nieprawdopodobne. To jest, to tam się Dla mnie, Urbański teraz. jest kasusem Brelaja Barcoli z, z PSŻE, który również swoimi ostatnimi występami spowodował, że wobec kontuzji, wobec kontuzji Chrislaja Komana. Musadiabi gra troszeczkę słabiej w Willi, no pojawiła się szansa, że otworzą się drzwi właśnie dla tego młodego chłopaka. I być może Urbański jest tym zawodnikiem, którego Michał, ewentualnie jeśli będzie 26, no to warto byłoby, tak jak mówi Mateusz, mieć takiego młodego chłopaka, który na poziomie Serie A gra w miarę regularnie, zdobywa minuty, ma 19 lat i warto zainwestować. Nie teraz, ale w jego przyszłość, powołując go do prezentacji. No bo jak patrzyłem na tą tabelę, to mówię, w tej piątce nie pasuje mi właśnie miejsce czwarte Boloni, no. bo ona absolutnie nie pasuje do tego, do, tego, do tej struktury czas, Ligi, Ligi, Ligi Włoskiej. Tak brzmią w głowie słowa chyba pierwszego trenera w tej seniorskiej Boloni, urbańskiego, z Michalowiczowi, już nie żyjącego, że mam do czynienia. Z małym, młodym, miralem pianiczem, i cały czas pod tą definicję jakoś staram się umiejscowić tego urbańskiego. I, i, i ciągle, ciągle mi nie pasuje, ale może wtedy, kiedy dostanie więcej miejsca, kiedy dostanie ta kompozycja, na której, na której lubi grać, to może tego, tego pianicza znaczy, trochę zobaczy. Ja nigdy nie zaryzykuję dzisiaj takiego stwierdzenia, że urbański jest w gronie 26 aktualnie najlepszych polskich piłkarzy. Tylko jednak zastanawiam się nad, nad przyszłością, bo, bo musimy się powoli zgodzić ty z tym, że za chwilę jednak pewno mhm. pokolenie będzie odchodzić. I chyba się zgodzimy tutaj komisyjnie, że jeśli będziemy mieć jakiekolwiek szanse na wyjście z grupy, to wydaje mi się, że probierz wykorzysta 18-19 zawodników maks na turnieju. No, maks. No bo. Mhm. No bo, no bo nie zmian, no, no tak. Nie sądzę, że zobaczymy na przykład 21, 22 piłkarzy z, z grona tych powołanych. Jest pytanie, musielibyśmy dużo w trudnieju pograć. No właśnie, jest pytanie, czy na przykład nawet przy 26-osobowej kadrze, czy jest sens, żeby ten 23, 4, 5 był 30-letni, który za dwa lata skończy, czy za rok granie w kadrze, Czy to nie powinny być takie dwa, trzy miejsca dla tych młodych, którzy udowadniają nam swoją postawą. Że już się przebijają w piłce seniorskiej, większej niż ekstraklasa, i warto jednak zabrać ich no, skoro, po naukę. Skoro. Warto, żeby zobaczyli tak z pozycji treningu, jak mi jeszcze jest daleko do, do Zielińskiego, jak mi jest blisko do Szymańskiego, no, gdzie, gdzie, jest, gdzie tak naprawdę jestem w, jakby w, w skali polskiej piłki. Ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę wielu zdziwiłoby się, tak sięgając w kadrę 2016, 2018, 2021. Kto w tych kadrach się znalazł A właśnie na tych pozycjach, o których Mateusz mówi? Mam 21, 22, 23, że naprawdę wiele nazwisk byśmy. Już nam uciekło, byśmy, tak, nam uciekło i byśmy w te nazwiska nie uwierzyli. Ale wiesz, Tomek, to, to co mi nie ucieka, bo myślę, że my tak też w Polsce bardzo łatwo, często przechodzimy do porządku dziennego nad takim troszkę śmieszkowaniem z Łukasza Skorobskiego. To znaczy, nie mówię, że ktoś się z niego śmieje, mówię tylko, że jego sposób bycia. Jego taka nieinwazyjność, niedomaganie się pewnych rzeczy, wielu kibicom jakby nie uświadamia kim on jest dla Bolonii, kim on jest we włoskiej piłce. My dzisiaj mówimy o zawodniku, który wieczorem zagra 277 spotkanie w Serie A, 68 czystych kąt, w tym sezonie 12 razy zagrał na zero Łukasz Skorupski. No, myślę, że to jest absolutnie jedna z gwiazd na tej pozycji całej ligi. I, I to nie tylko w tym sezonie. Ja mogę go, wiesz co, porównać, dobrze mówisz Mateusz, porównać Skorupskiego do, do Gikiewicza Widzę Widzewie Chopa, Chłopak, który przychodzi i wszyscy mówią, no to już jest zgrana karta, przychodzi i jest trzową postacią tej drużyny i ta drużyna zaczyna w inny sposób funkcjonować. To samo dotyczy się, myślę, Łukasza Skorupskiego w Bolonii, bo klub mały, ale widzimy, jak wiele robi. To co on się, on się nie domaga niczego wielkiego, nie. ale no tak, naprawdę przyjeżdża jest, na jest, jest kapitalny. Jego skromność jest... Przyjeżdża grzecznie duża. na kadrę, co dostanie szansę w kadrze, to gra dobrze, albo bardzo dobrze. No i że się wypowiada. Oczywiście, w tej Bolonii go respektują, bo to nawet widać po wysokości kontraktu, że to jest absolutnie czołówka płacowa, prawda, klubu, klubu z Bolonii, no ale... Ale bramkarz przeciętny, średni nie gra 300 meczów na poziomie ligi. To tak. A dla mnie to jest też taka, taka lekcja dla, dla nas wszystkich. No bo no nie wiem, że czasami trzeba gdzieś spojrzeć dalej, głębiej. Nie wiem. W ogóle też wydaje się, że nie znamy zawodnika, bo ja naprawdę nie dałbym jednego euro za to, że Skorupski, przychodząc z górnika w dość młodym wieku do, do Romy, że on tam się nie utopi, że on nie zginie, że on za chwilę nie wróci z podkulonym ogonem. A jednak poprzez jedno wypożyczenie. Te początki w Romie naprawdę miał, miał trudne, no bo trudno, żeby były. Żeby Ale ci powiem więcej. On dzwonił do kolegów, że on wraca na kopalni i wraca no do właśnie. Polski, że zrywa kontrakt, że, tak, no a... że już tam nie chce być. Ale przetrwał, przetrwał tę próbę ognia, i później to, to Empoli dał mu jakąś taką drugie życie i, i niezłą markę, i w tej Bolonii znalazł dla siebie miejsce, miejsce do życia i tam się czuje znakomicie. No Zobaczcie, bo to jest też tak, gdyby się dzisiaj. Nie, nie pojawiło tych dwóch młodych kozaków, bułka grabara, gdzie drugi jest poza kadrą gdyby jednak ta, to ostatnie dziesięciolecie polskiej piłki nie było zdominowane przez dwóch gigantów, mm -hmm. Wojtka Szczęsnego i, i, I Łukasza Pawieńskiego, no to pewnie też inaczej byśmy mm -hmm. rozmawiali o Łukaszu Skorowskim, a tak gdzieś tam moim zdaniem troszkę jego kariera jest mm -hmm. jakby w opinii kibica w Polsce niedoceniona. My no właśnie, mi, nie zauważamy tego je, bilansu. Jeśli Wojtek Szczęsny dotrzyma swojej jakby groźby hmm. końca z, me, z grą w kadrze po Euro 2024. A gdy pytałem o to Michała Probierza, czy Powstrzyma go, czy coś zrobi, to powiedział, że ja nic na ten temat nie wiem, i żeby tak miało być, ale powiedzmy, kończysz szczęsny, to co wtedy? I dalej zostaje probierz, tak? To rozumiem, że wskakuje na, numerem jeden no, jest korupską. No, chyba nie w jest to taki bułka, tam zależy jeszcze też, jaki następny klub bułki, oczywiście, ale no, szybciej, szybciej to idzie w karierze i Marcina Bułki, chyba jest bardziej przekonujący, ale tak Mateusz wspomniał też nazwisko Fabiańskiego. No to trzeba mu oddać, że to nadal jest mistrz. Te, te mecze ćwierć finałowe pokazały, że to jest nas z Bajerem że to jest jednak. Choć drugi raz, raz w karierze to. cztery gole ostatnio tak, tak. w barwach West Hamu. ale. I jeszcze pozostając na chwilę w Serie A i przy okazji Nikoli Zalewskiego i Romy, słuchajcie, dojdzie do arcyciekawej sytuacji, takiej niespotykanej za często w tych topowych ligach, że w czwartek dojdzie. Do, do grania 19 minut meczu Udinese-Roma, przerwanego, pamiętam, Indika, wtedy e, zemdlał i, i, i mecz przerwano. No i to jest bardzo ciekawe, bo po pierwsze w międzyczasie zmienił się trener, czyli trener i to Fabio Cannavaro zadebiutuje e, przeciwko swemu przyjacielowi seri, e, z, z, z reprezentacji Włoch, innemu mistrzowi świata, Daniele De Rossiemu. Wiesz, i masz nagle w debiucie zagrać Mecz o życie, tak? No bo z nożem na gardle Udinese, tak? Jest tylko, jest tuż nad strefą spadkową. No i nic nie może zmieniać w składzie. W składzie w, tak, nic tak, tak. nie może zmienić w składzie. Wchodzisz w cudze buty i teraz jak taki 19 minut będzie wyglądać? Będzie jakiś szalony futbol, tak? Bo to nie kalkulujesz i jedni i drudzy bardzo tego zwycięstwa... A bilety ważne? To no, pod... ważne. Wszystko, Miejsce tak. zachowane. Ale szczerze, tak? Jechałbyś na 19 minut na mecz? to no, już <grym> <grym> nawet karty <grym grym> będzie ten sam. Dwie, go... dwie godziny w korkach, 19 minut i wychodzi. Nie, no ale była dla, dla tego gestu przerwania meczu, bo tak to chyba trzeba. No, ładnie określić. No, pełna zgoda i przyzwolenie, bo rzeczywiście z tym Andiką, tak nawiązując do tego, co wydarzyło się wczoraj też, też w Łodzi, no może tutaj sytuacja nie była tak zaogniona i od razu wszyscy byli spokojniejsi o zdrowie daniego Ramireza. No ale tutaj jakieś takie niepokojące sygnały, jakieś sprzeczne komunikaty dotyczące właśnie zdrowia Andiki, jego, jego stanu i zagrożenia dla życia, że zgodzili się, żeby ten mecz przerwać i i rzeczywiście przyjechał, chociaż teraz są kontrowersje, że już pojawiły się głosy, że federacja, która zarządziła mecz w tym terminie to są kibice Bayeru Leverkusen i tej Romie tylko utrudniają i, i tak dalej. Ale to we Włoszech zawsze tak będzie. Ale, ale powrót Fabio Cannavaro jest jakimś wydarzeniem. Też pokazuje to jak... Gdzieś tam to, co zaczęło się w Chinach, gdzieś tam w egzotycznej, jeszcze w tych Chinach. Mało nie skończyło w Polsce, przecież pamiętam dobro Polację bytu, Matiego z Fabio Cannavaro. Bardzo chcę ten Fabio Cannavaro, bardzo chcę, bo to już przecież jest trener ponad 50-letni, tak? bo to jest 70 73. rocznik. Ale jakoś nie może, nie może wskoczyć na tę. Na tę Mimo, karakterę. że jest mistrzem świata, tak. to ci koledzy, którzy grali z nim, zrobili większe Przecież większe gdyby godziny. naprawdę miał takie dobre notowania i gdzieś tam mówiło się w środowisku, że, że coś, coś jest z tym kanawarą, no to już dawno byłby trenerem Napoli, przez tamtąd jest. Hmm. Tak. A de Rossi odpalił nie, nie, nie hmm. Aderosji. To może być najlepszy kolarz wśród trenerów, bo ten hmm. czas na rowerze jeździ. Ma drogie rowery i dobre osiągi. Tak, kanawaru no, jest tak. świetnym kolarzem, tak. tak. Yy, no to moi drodzy, bo za nami godzina programu, to Ma przejdźmy. 16 czystych kąt, już bułki. bułki. Tak, tak. I ostatnio 3-0 wygrać z Lorią. Tak, po tych, po tych perturbacjach bronił dobrze. Jak to zwykle Marcin Bułka, pewny w bramce. Ja myślę, że jest tylko kwestią czasu, kiedy odejdzie z Nicei. Naprawdę jest kwestią I czasu. I gdzie? 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 Tak, Do jakiego klubu? Ja myślę, że PSŻ również rozgląda się za, za zmianą bramkarza. <grym> zmienił to na rumę? Powiem ci, że wczoraj znów pobronił kapitania, natomiast w lidze, jak patrzę na wli, w Lidze Mistrzów na Donnarumę i, i w Lidze Francuskiej, to są dwaj różni co, brałkarze. To coś, ja, co, co ja, nie ja zwracam przede wszystkim uwagę na ten aspekt w dużym klubie gry nogami. Nie, no, słuchaj, to... on, Marcin Bułka przy Rumie to jest. No nie, no, umów to jest, to umówmy się, że dzisiaj. dzisiaj Bułka dodaje 13-0 w siatko nogę, Donaru i wygrywa 15-13. Tak. <grym> mm -hmm. Ale zobaczcie też, bo wielu się dziwiło, że na przykład w tej serii rzutów karnych jako ostatni w Manchesterze City podchodzi Ederson. Tak. Ja tak sobie pomyślałem, że może to będzie taki trend coraz częściej spotykany, bo przecież Bramkarze to jest taka grupa ludzi, która pod największym napięciem chyba ze wszystkich uczestników podaje te piłki. Musi naprawdę tymi nogami muszą oni grać w sposób fenomenalny, szalenie precyzyjny. I to jest coraz większa grupa takich piłkarzy, którzy umieją to robić i, i można ich tylko chwalić. Oczywiście błędy im się przydarzają i każdemu się, każde wpadnie na jakąś, na jakąś minę, ale jeśli chodzi o sposób zagrywania dokładność pod takim dużym napięciem, presją, że jakiś najmniejszy błąd spowoduje, że za chwilę stracę gola, no to to jest. No bo za nimi nie ma już tylko tak. linia bramkowej. Przypomnać Ci, że nawet jeden z największych polskich bramkarzy w historii piłki reprezentacyjnej, który umówmy się, że no miał lepsze elementy w swoim fachu niż Granogą, e, Artur, też mm. strzelał. No Borut. karne strzelał. Tak, nawet na, 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 na Polonie. No, jest jego bud, tak? W finale w Haropolski strzelił. E, Artur, na, Artur, Artur był kapitanie nogami, on, on grał, e, wchodził do dziadka, więc tak. No, ale jest... przy Fabianie to jednak, bo Fabian. Natomiast, tak. e, natomiast no jeśli tak. chodzi o, o, o bramkarzy, ostatnio w Height Parku był u nas Adam Matysek. Polecamy, bo pełne. E, no jeśli chodzi anegami, o nogami, to Adam to się raczej, też miał <laughs> <o> lepsze elementy. <laughs> jest, ale też umiał bronić karne i opowiedział o Hans-Jorgu Bucie, z A, który go potem po wygryzł leńczele, z tak. Bayeru Leverkusen, ale, ale wcześniej grali przeciwko. On jeszcze w Guttersloch, już nie pamiętam, w HSV grał tak. e, e, But. I obronił jego rzut karny i później jak y, stanęli przeciwko sobie właśnie Bayer Leverkusen, HSV w Pucharze Niemiec to, y, i był rzut karny, to but już dobiegł, ale w połowie boiska zobaczył, że tam jest Matysek po drugiej stronie i powiedział... Nie, dziękuję, przepraszam. I on wtedy zresztą już nie pamiętam czy obronił ten rzut karny tego innego strzelca, więc Matysek też polecamy Wam tamten hate park. To może jeszcze, skoro przy bramkarzach Radek Majecki też z czystym holtem, mimo tak. że Monako kończyło w dziewiątkę. tak? Dwie czerwone kartki na wyjeździe, ale w meczu bardzo ważnym z, z Brestem, który był na drugim miejscu. Także Monako notuje ostatnio. I to bardzo fajnie, że z Radkiem w składzie kapitalne rezultaty. Jest on już na, na drugim miejscu i ta Liga Mistrzów już jest naprawdę bardzo blisko, bezpośrednia. I Radek no jest coraz, coraz, ma coraz mocniejszą pozycję. Ja myślę, że ta końcówka sezonu pozwoli mu jakby stać się takim pełnoprawnym numerem jeden. Na następny sezon. Oby tak, oby tak było, ponieważ no już dużo ja też dużo mówiłem, że jeśli w tym ostatnim pół roku Radek nie nie zapunktuje, nie będzie bronił, to będzie musiał sobie poszukać innego innego klubu. Okazało się, że te słabe rezultaty Monaco spowodowały zmianę bramkarza i on jest zdecydowanie zwycięzcą. Y, zwycięzcą tych, tych ostatnich miesięcy. I zobaczcie, możemy mieć w Lidze Mistrzów i tak Majecki, y, Skorupski, y, Drągowski pewnie. Y, bułka może. Bułka, przecie, jak, bułka y walczy, y ale będzie, będzie bardzo, ale bardzo ciężko. Klub, ale może, tak, klub. Ale może ale Nie klub. wyobrażam Ta, sobie, tak, żeby hmm. szedł do klubu, który nie gra hmm. w Lidze Mistrzów. Y, no. y, y, gratulujemy no. już Realowi. Może dzisiaj Interowi. że chyba też już po potem komentowałeś. Tak, wczoraj komentowałem mecz z Ionem. To było takie... 45 minut, gdzie, gdzie Lyon był o trzy klasy niżej, więc oni już tak grają na takim ręcznym hamulcu. Przygotowują się tylko i wyłącznie do, do, meczu, do meczu z Borussią Dortmund i finału Pucharu Francji 25 maja z Olimpikiem Lyon, którego pokonali właśnie 4 do 1. Moi drodzy, no to zobaczmy w takim razie na koniec tych rozmów o europejskim futbolu i jedenastkę tygodnia osi. Kto się w niej znalazł, choć wydaje mi się, że no tak zobacz dwóch od dawna zawodników z Bayernu Monachium tak się zastanawiam nie mamy mamy e, Lukasa Vasqueza z mm -hmm. El Clasico a nie mamy zawodnika który w El Clasico został wybrany Mal. E, Man of the Match czyli mm -hmm. Lamina Yamala no ale, no, ale w dwie bramki i, i dwie asysty chyba jeszcze no, nie ten Lamin Yamal to jest po prostu i teraz pytanie jest, czy, czy dobrze postąpił czawi zdejmując jego, Właśnie. a nie na przykład Pedriego, bo ja uważałem, że, że, że Pedri powinien zejść w Lidze Mistrzów z drużyną PSG, ponieważ Yamin Lamal no. był jedynym zawodnikiem, który mógł zrobić różnicę. Coś z niczego, I to jest tak. I to jest pytanie, dlaczego czawi akurat Chawi akurat tak postąpił, że zdjął najlepszego moim zdaniem zawodnika, który mógł mu zrobić różnicę w tym, w tym spotkaniu i dać awans przynajmniej. No i to jest pytanie, kto, kogo byśmy zdjęli. Ja Pedrygo, ja mówię. Bo ja wiesz co pedry, Pedri ja po kontuzji wiadomo było to była 30 minuta, że on jeszcze pogra pół godzinki i tak go będzie trzeba I zdjąć. Ta, I tak go zdjął. I tak go zdjął tam chyba wszystko, Ale wielu domagało minut. się zdjęcia w Hiszpanii, e, nawet ja samej widziałem Rafinię, fragmenty. Nie, wiem, czy nie zdjął. E, tak, Roberta Lewandowskiego. Nie, Pani, nie, lewego nie. Nie, nie, absolutnie, nie, nie, nie. W ja. tym meczu nie. Ja. to lewy, to lewy, lewy był partiem właśnie dla, Rafał, dla Jamala. Może Rafinia bym zdjął. Bo, bo ja mal jednak potrzebowałem tej szybkości i dribblingu. Tak? No fantazji jego no, wiesz, tak, to jest coś, on robi coś z nie, niczego. No, wiesz a jednak, robił to jest. A o, jest, o lewego sam... opierasz grę tam z przodu akurat w tym meczu. Tak, opierasz, tak, tak. No, tak, tak, tak że... Moi drodzy, no to, no to przejdźmy do tego, co się dzieje w ekstraklasie. Tutaj walka i o tron. To jest grubo. I o spadek. <laughs> to jest gra o tron, prawdziwa. <laughs> Właśnie. Jakby powiedział Franciszek Smoda, gra o spadek też. Wczoraj mecz Legia Śląsk. <laughs> I powiedzcie, czy widzieliście tam dwie drużyny z Jedna walczy o tytuł, a druga no europejskie puchary. Nasz yy, przyjaciel Tomasz Smokowski wręcz popełnił taki artykuł na kanał sportowy. Pl, pisząc, Legia straciła szansę na mistrzostwo. Rozczarowanie Lever, Hart pisząc, że właśnie obie te drużyny, on jednocześnie oglądał ten niesamowity półfinał harwangi i Manchester United z Coventry i tam zero kalkulacji: 300. A tutaj 3 to w 121 minucie odebrany przez Czy Was Legia i Śląsk, i kto bardziej zabrał? Ja może tak zbierze. zagaję króciutko, że może dlatego. Patrzyłem tak bezkrytycznie na mecz Barcelona Real, ponieważ zostałem uraczony taką kaszanką, jak, jak legia śląs, no to było po prostu nie do oglądania. Naprawdę no nie jestem w stanie zrozumieć, po co jechać przez pół Polski, żeby nie grać w piłkę. Po co zapraszać na stadion 28 tysięcy, żeby nie grać w piłkę? Kazać im płacić za, e, za bilety. No to było straszne. To było straszne, kiedy patrzę i, i nadal oczywiście patrzę w tabelę. Nie, nie mogę się nadziwić, że śląs, który w 10 meczach, Strzela w rundzie wiosennej 7 goli. Nadal ma nad tą bidniutką legią 4 punkty przewagi. Kiedy legia na 5 meczu przed własną publicznością, też już nie liczę tego z Meldę, tylko te same, same ligowe. Same ligowe. U na 8 osiem ma, osiem ma na 7, osiem. 7, 7 punktów zdobyła na wiosnę. Na 6 remisów u siebie. 6 tak, ale mówię tylko, tylko tak. o wiosnę. 5 meczów, 15 punktów do zdobycia, zdobyła ich 7, a to przecież. I, i, I na więcej nie zasłużyła. Patrząc na, na, na jej grę, to nie tak, że bramkarze rozgrywali jakiś mecz życia, że, że Legia stworzyła, Bóg wie ile, ile sytuacji. Strasznie słaby mecz, myślę, że nie pokazujący. Jakoś miejsca w tabeli śląska i Legi, czyli kandydatów, tylko miejsce w tabeli, które te zespoły zajmują w rundzie wiosennej, bo pewnie gdyby zrobić tylko taką tabelę wiosny, to, to już ja tego nie liczyłem, ale pewnie ktoś to policzył. mamy taką tabelę tę to, 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 to legia pewnie jest gdzieś tam w ósma, a, a śląs pewnie 10. Górnik pewnie i widzę z przodu. Jak zobaczymy tabelę wiosny. Nie wiem, czy mamy mamy taką grafikę pokazującą. Tak, górnik 22. 22, 20. Na trzecim miejscu Mariusz Rumak i jego Lech. Czwarta Jagiellonia, Piąte miejsce Pogoń. Ale Janek Urban, superstar. superstar. Na drugim miejscu widzę w Łódź. No Co, co do legi, to to, co Tomek mówi: no kompromitująca gra przed własną publicznością, jeśli chodzi o wyniki atrakcyjność futbolu. Bramki na Śląsk chyba pierwszy wczoraj strzał celny w 75 minucie ekspozito I, i w samej w samej końcówce jeszcze jedna interwencja Dodam, że Legia na siódmym miejscu, a Sią Śląsk na 17. A na e, w tej, e... I, i zobacz w... na 17. miejscu wiosną, gdzie już tyle kolejek za nami i na którym miejscu są dalej w tabeli. Na drugi. Tak. 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 Tylko ruch mniej punktów zabił. Wiesz co, wczoraj wczoraj myślę, że jednak to była taka niedziela mimo tego dramatycznie słabego futbolu w wykonaniu Śląska, to była niezła niedziela dla Śląska. No, w sumie zakończyli dzień z bilansem jedno zwycięstwo, jeden remis. No bo tak, piłkarze zremisowali na Łazienkowskiej, a Jacek Sutryk wygrał wybory we Wrocławiu. No czyli dla Śląska to jest jakby dobra informacja, bo, bo to znaczy, że no pewne rzeczy się nie zmienią, jeśli chodzi o... W Zabrzu lepiej No właśnie, Łukasz Sowa pisze na czacie, w Zabrzu zmiana prezydent. Jak myślicie, czy Górnik trafi w ręce Podolskiego, no Caryca, Podolski, tak. odchodzi. No. Więc to wszystko się może dać do meczu z Legii. Ja oglądałem to spotkanie, ponieważ. Powiedz, czy już widzisz, bo to też widzowie pytają, jaką się rękę Gonzalo Fejo? Czy na razie nie się legii. Jest, od... co widzę, czarowanie, legii. jeśli chodzi o, o, o wywiady, co nie Gonzalo Fejo. To jest bardzo fajny chłopak. Natomiast. Jak słucham go i słuchałem go wczoraj wywiadów w, w kanon+ Plus, w Lidze Plus Extra, jak się pamiętam na temat tego meczu, to to troszeczkę zakłamuje rzeczywistość. Ja bym chciał, żeby, żeby było więcej prawdy, bo to, że ktoś ma kontrolę nad spotkaniem, ktoś mówi, że, że zrobiliśmy progresję, a ja mówię, żeby wygrać mecz, żeby walczyć o mistrzostwo Polski, to trzeba zainwestować zdecydowanie więcej od siebie. W każdym momencie zdecydowanie więcej. Być może Legia na obecną chwilę nie ma nic do zaoferowania, za, za, za to co pokazała w meczu ze Śląskiem. I to jest bolączka Legii. Ta drużyna moim zdaniem jest kompletnie bez charakteru i to mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ta drużyna nie ma w sobie genu zwycięstwa za wszelką cenę poświęcenia się dla klubu, żeby zrobić coś więcej niż szłapanie po boisku. A propos tego, co mówi Marek, zobacz Tomek, czy zgadzasz się? Znalazłem na Twitterze taką ciekawą wypowiedź Marka Wawrzynowskiego z przeglądu sportowego. Legia to jest dziś mocny ligowiec i nic więcej. Na każdej pozycji ma zawodnika czołowego w ekstraklasie, ale nie ma piłkarzy, którzy robią różnicę w kryzysowym momencie. Czołowego? To zespół rzemieślników. Marek, Marek to się troszeczkę mija z prawdą. Tak. Jeśli mówi ja o to, zawodnikach czołowych. Zawodnika z Legii. Zespół rzemieślników, wyrzut sumienia do, sportowego. No nie wiem, do, do jakiegokolwiek innego klubu, to on też tam by nie robił za gwiazdę. I to też, to też myślę, że pokazuje, pokazuje obecną siłę i potencjał. potencjał. I chociaż, chociaż twierdzę, że z tymi zawodnikami no można zrobić więcej. No z można. można, ale można, ci nawet. zawodnicy muszą chcieć. Tylko, Oni że... muszą chcieć. Przyjeżdża do ciebie Śląs Wrocław, który bardzo słabo punktuje na 17. miejscu. I ty nie, po, ty nie potrafisz sobie stworzyć czterech, pięciu sytuacji klarownych, nie potrafisz zdominować, nie potrafisz narzucić takiej intensywności, no, że przeciwnik w którymś momencie musi paść. Tak. Ty tego nie widzisz. Widzisz cały czas ta sam, tą samą grę, piłkę od nogi do nogi, mm. bardzo wolno, schematycznie i później wychodzi ci trener i mówi, że, że wszystko mm. jest fajnie, wszystko jest... No nie jest fajnie. Gonzalo, nie jest fajnie, naprawdę nie no jest fajnie. Dokładnie, jest to gra cały czas na, na Libii, w jednostajnym tempie, brak jakiegokolwiek ryzyka. Ja dlatego wspomniałem o tych pojedynkach na tym najwyższym poziomie, no bo tam każdy zawodnik chce wchodzić w pojedynki. To Z tego czerpie radość, wie, że to na to kibice czekają. No wczoraj nie chcę tutaj może jakoś tak kogoś kreować, ale wcześniej sobie obejrzałem derby przy ulicy Kałuży, drugą połowę tylko, tak będąc szczerym, czyli Krakowia kontra Puszcza. I wpadł mi od razu w oko i spojrzałem sobie, który to jest rocznik, rezerwowy Filip Ruzga, czyli właśnie taki zawodnik, który lewonożny, ustawiony gdzieś tam na prawej stronie, który od razu kiwa. Drybluje. Jest mm. trudna sytuacja, ale to, to, to go wyróżnia. No on 20... jest dobry w barze 2006. i na 2006. I podobał mi się. No i, i, I może właśnie w takich zawodnikach jest, jest przyszłość, że tak abstrahuję, co robi poza boiskiem. Ale na tym boisku mi się, mi się podobał. No słuchajcie, no zmiana miała konkretny cel. Miała drużynę uaktywizować. Gonzalo, tak? Tak, zmiana Gonzalo. To jest dzisiaj pewnie za wcześnie, żeby... Weryfikować, czy to jest. No ja absolutnie to... nie weryfikuję go jego, jego umiejętności. No, jak uważam, jak no to, bo uważam, że oceniam. Ze trzeba tym, za chwilę tutaj po prostu skonstruować kadrę na nowo i, i przejść dobry okres przygotowawczy. Natomiast no, dziś widać legię schowaną, widać legię apatyczną. Wydaje mi się, że Kompletnie nic albo prawie nic nie dają zawodnicy wchodzący z ławki rezerwowych. Gdzie, gdzie zobaczcie, jest wiele takich klubów, że nawet jak nie idzie tym, których trener wystawił, no to jest jakiś impuls. Ktoś wchodzi, przyspiesza, kreuje, ryzykuje. Mam to już, ale hmm. cię słowo. Ale myślałem, hmm. że Gonzalo Feo, będąc trenerem, właśnie ten impuls da. Że się będzie palił. Na, pi na, pierwsze, na pierwsze dwa, trzy mecze, że się będzie się palił. Hmm. Ja tego nie widzę. To ja z kolei w szkląsku myślałem, że kimś takim będzie Klimala. Też, też ogromne rozczarowanie. To jest jakiś chyba też taki problem psychologiczny, bo wszyscy ci, którzy oglądają treningi Śląska, to mówią, że co trening to wszystko wpada, wkłada i w ogóle wygląda znakomicie. Czy to natomiast... złoty but dla piłkarza treningowego? Yy, nie wiem, czy złoty but, natomiast yy, no, te też podpisali tego piłkarza na dłuższy czas, wierzyli w jego jakby klasę sportową. Zobaczymy, co będzie z Exposito. Za chwilę to albo będzie musiał unieść Klimala, albo po prostu no, kupią następcę Exposito albo pozyskają następcę Exposito i Klimala będzie, będzie piłkarzem rezerwowym. Natomiast yy, co do legi. Ja w ogóle nie wiem, o co im chodzi, bo myślałem, że no jednak słabość wielu drużyn w punktowaniu wiosną no pozwoli temu zespołowi raz jeszcze uwierzyć w to, że można nie tylko grać w europejskich pucharach, ale sięgnąć po mistrzostwo Polski. Tego nie ma. Wytłumaczcie mi, co się stało z tym zespołem, bo dzisiaj powiedzieć, że tylko sprzedaż Slisza i odejście Muciego to byłoby wytłumaczenie. To, to byłoby najprostsze, za proste, głupie wytłumaczenie tego, co się stało z tym zespołem. Bo jeszcze raz mówię: ja dawno nie widzę. Tak jak kiedyś pamiętam ten mecz, i mam go cały czas przed oczami. Jacek Magiera kontra Sporting Lizbona. Mhm. I uważam to za takie spotkanie sztandarowe dla polskiego klubu, jak można zneutralizować lepszych piłkarzy z drugiej strony i rozegrać profesorską mecz, jakby w każdym aspekcie. Przygotowania drużyny, fizycznie, taktycznie, zarządzania meczem, zmianami. To, to była naprawdę maestria wtedy w wykonaniu trenera Magiery i, i Legii Warszawa. Tak gdzieś dla mnie wyznacznikiem legi, która powinna być atrakcyjna dla kibica, bo legia trzeba powiedzieć, że w tych kwalifikacjach, gdzie traciła dużo bramek. Płatę. Ale to był rock and roll. Dostarczała no, nam tak. rozrywki. Tam się, tam się szło na band pod tytułem A. Legia i wiedziałeś, że jest znowu dobry koncert. Mm. Nie wiedziałeś, jaka będzie ostatnia piosenka, czy smutna, czy wesoła, ale wiedziałeś, że jest dobry koncert. I teraz powiecie, co się stało od meczu z Aston Villą. Mm. Gdzie ja widzę drużynę dominującą zespół z Premier League, gdzie się chce na to patrzeć, że, że praktycznie nie możesz spojrzeć w telefon, bo jest akcja za akcją, kombinacja za kombinacją, radość, pewność siebie. Za chwilę, oczami wyobraźni, kibic legi, widział w ogóle pięciu piłkarzy na poziomie reprezentacji. Co się stało przez te parę miesięcy z tym zespołem? No to jest pytanie do Kosteluniajcie chyba pierwsze kolejność, no bo, bo on zaciągnął jakiś taki hambulec, no bo jeszcze po tej AstroMili był ten niesamowity mecz w Szczecinie, tak? Który, tak. który też był takim takim bezznacznikiem, a później nagle wajcha w drugą stronę i przede wszystkim bronimy. Przede wszystkim nie tracimy, bo nie wiem, bo pojawiły się głosy, że Legia, jak na zespół, który ma walczyć o coś, tych Goli traci za dużo. No ale też nie uważam, żeby Legia na własnym podwórku miała tak złą kadrę, żeby jeżeli coś chcemy poprawić, to musimy pogorszyć drugie. Nie, no to można jakoś to wyważyć. 28 tysięcy ludzi co mecz. No tak, no. zdziera gardło od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty. No, Gra legi u siebie to jest, to jest katastrofa. Już. Ty nie potrafisz u siebie Ale wygrać masz diagnozę, Co się wydarzyło przez te parę miesięcy? Ja myślę, że wiesz co, no ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, bo nie jestem, nie jestem w środku. Natomiast widzę tę apatię, widzę ten brak zaangażowania, widzę ten, ten strach w oczach, ten brak pewności siebie. Kiedy patrzę dzisiaj na, na Pawła Wszołka, to zastanawiam się, co jest? Halo, o co chodzi z tym, z tym chłopakiem? Gość, który był szykowany w rezydencji Polski, on dzisiaj nie potrafi wygrać jednego pojedynku biegowego. biegowego tak. wiesz, to, jest, to jest coś, co, co mnie zastanawia, co takiego się stało, więc? Ale wiesz, jaka st bomba padła. Marek, Marek, ale z drugiej strony no wiesz grałeś w piłkę na wysokim poziomie, byłeś za granicą, grałeś w reprezentacji, grałeś w Champions League. Mateusz, ale nigdy wiesz, nie, nie brakowało mi charakteru. Oczywiście, tylko zmierzam do tego, że nie sądzę, że Wszołek dzisiaj padł psychicznie, albo że Wszołek nie chce. No, być może jest jakaś przyczyna po prostu podstawowa i głębsza, że nogi nie niosą. Może. Że, to wygląda. Że, że czegoś temu zespołowi brakuje w tej sprawie pryncypialnej, mm. no żeby on mógł być taki sam. No bo, mają bo mają je... taką kontrolę nad treningiem, nad procesem treningowym. Mają tyle narzędzi, że jeżeli tak to jest, no to ja myślę, ja, ja oczekuję jako, jako kibic, oczekuję takiej informacji. Ewentualnie, może nie w całości, ale mamy takie i takie e, środki do, do mierzenia tego wszystkiego, że w tym momencie drużyna jest na takim, a nie innym poziomie przygotowania fizycznego, co nie. Ale ja myślę to w dalszym no Bo ciągu też nie, nie wydaje mi się, żeby Paweł Przełek i kilku innych piłkarzy nagle na poziomie polskiej ligi, tylko z racji tego, że jest trochę presji. I, raz I tracimy kilka punktów i grasz, I grasz raz, raz w tygodniu. tygodniu, żeby nagle oni, nie wiem, nie wytrzymywali czegoś psychicznie i nie mieli pewności siebie. No z czegoś wynika aż taki zjazd. To jest zjazd. Mhm. Kompletny. Porozmawiajmy o górniku. Zabrze. mnóstwo pytań o drużynę. Fenomen drużyny bez prezesa, dyrektora sportowego i Może bez to jest sukcesu. Właśnie. Rafał Szymon, czy górnik ma szansę dogonić Jagę patrząc na ich terminy? Czy pękną i nie dadzą rady? Ten terminarz, czy się zgodzicie, że właśnie górnik ma najłatwiejszych rywali do końca? Możemy sobie zobaczyć, kto z kim gra i ile ma punktów. No to zobaczcie. No to... Myślę, że tutaj Jagiellonia, zobacz jak ma Michał. Stal, Korona, Piaz, mm -hmm. No właśnie, Jagiellonia. Mecz spokojnie po co... o Mistrzostwo Polski, moim zdaniem. Um. No tak, faktycznie. Ale wszyscy walczą o utrzymanie z tej truki, ale już może być pozamiatane. Po, po Wszystko zależy, do... gdzie ten górnik chce dojechać. Tak. E, spotkań, więc jak, I na ile jak oceniacie, kto ma najłatwiej, kto ma naj... Na najtrudniej? Kto właściwie się liczy tutaj w tej walce? No zobaczcie, jest Lech Poznań, który no, mimo takiego zwycięstwa, no, jakiego, jakie widzieliśmy i takiej gry y, z uks em no, po potrzebny Co, no, fajnie, to, fajnie to wygląda na grafice, tylko ja nigdy już w skali Polskiej Ligi bym nie zaryzykował łatwości <laughs> albo trudności terminarza, bo, to, bo tutaj po prostu brak logiki w wielu aspektach. Jakby nakazuje pewną wstrzemięźliwość w ocenie, kto ma najłatwiejszy kalendarz. Tak, tak. Jak tak. poprzednia kolejka, przegrywał u siebie, teraz, teraz wygrywa. No, ale, Jagiellonia... ale abstrahując nawet od, od kalendarza, górnik. Co sądzicie o, o, o górniku? Kowal wczoraj w Loży Piłkarskiej, wręcz w swoim uznaniu dla Jana Urbana, stwierdził, że to powinien być następca Michała Probierza. Nie, nie, nie mówił kiedy, tak, do tej zmiany miałoby dojść, ale kiedyś do niej dojdzie pewnie i że. Jego ja zdaniem... Myślę, że tutaj chyba w mocy futbolu padło już takie, takie porównanie. To oczywiście na wyros, ale gdzieś tam można. Można spokojnie się pod tym podpisać. Nie wiem, czy Mateusz o tym mówił, że u Jana Urbana można znaleźć wiele takich elementów Karlanczalottiego, jeśli chodzi o empatię, zrozumienie szatni, zrozumienie piłkarzy. Też taki człowiek, który pracował w wielu klubach, chyba niko o nim złego słowa nie powiedział. I taki prawdomówny, i, i tak widać, że to, co mówi, później jakby się realizuje, bo cały I czas. Ale tutaj też jest... ważne, że nikt mu nie powie w drugą stronę, gdzie ty grałeś. Tak, tak, tak. I no nie wiem, no bo ten no, górnik. Na, na jest... na, na, trzy bramki. Ten górnik, górnik dla Jana. Urbana, co by nie mówić, to jest super ważny klub, super ważny. Też został tam potraktowany bardzo źle, bardzo tak, mogło go I to zostać. do tego. Wrócił do tego i jest jeszcze lepiej niż było. Bo przecież ten, ten, ten pierwszy czas Jana Urbana w górniku też był dobry, a teraz jest jeszcze lepszy. To jest trener, który do perfekcji chyba wykorzystuje ten potencjał, który ma, który jest też systematycznie osłabiany. Tych piłkarzy, których ma, no nie wiem, odszedł mój Okota, to teraz dla mnie piłkarzem ostatnich miesięcy to jest ten Enali. Oczywiście możemy różnie na niego patrzeć, jak on by wyglądał w lidze niemieckiej, i tak dalej, I, i może tam by sobie nie dawał rady, ale u nas jest gwiazdą, bo, bo tak skonstruował ten, ten zespół Jan Urban, że na tych szybkich piłkarzach, tym kapraliku, tym Enalim. I, I to wszystko świetnie się rozwija. Tyły są bardzo poukładane. Bramkarz rozgrywa być może sezon życia, Bielica też długo niedoceniany, wychowanek górnika. I, zobacz, I Nawet Podolski nie musi wchodzić na no boisko. Tak, ale zobacz, że on na przykład nie wiem, i potrafi odmienić mm, takiego piłkarza jak Rasak i, Rasak i spowodować, że on będzie jakby centralną postacią, ale też. No, i Janek ma, ma to oko, ma zaufanie do młodego piłkarza. No Jeśli hmm. dzisiaj mówimy, że Szala, prawda, którego akurat brakowało, że on nie znaliście życzeń probierza, że mu się przygląda nawet w kontekście mistrzostw Europy, to pokazuje, że tam czasami może trochę zmusu, ale sięgasz po tych młodych zawodników i oni mają szansę jakby szybciej zbierać te, te minuty. Górnik jest historią piękną. Praca Jana Urbana jest. No jest czymś, co chyba raduje nasze oko i nas wszystkich, bo, bo, bo znamy trenera, lubimy, mamy do niego pełen respekt. Natomiast też chciałbym, żeby w skali polskiej piłki do europejskich pucharów trafiały kluby które dadzą mi nadzieję na to, że one się przed pucharami wzmocnią. No bo nie chciałbym takiej sytuacji, że jednak drużyna awansuje do europejskich pucharów i to się będzie wiązać z kolejnymi problemami, ze sprzedażą dwóch następnych najlepszych piłkarzy i znowu tylko z tkaniem i tylko z zapełnieniem pewnej dziury, ani ze wzmocnieniem klubu. No bo, bo Górnik na pewno ma dzisiaj trenera na europejskie puchary, ma dojrzałego Łukasza Podolskiego, ma kilku ciekawych zawodników i na pewno ma publikę na europejskie Puchary. Natomiast no, no też dostańmy komunikat, że jakby się udało, to zostawiamy i dozbrajamy, a nie sprzedajemy. Zdecydowanie się z No i dlatego ciekawe, co z tymi wyborami no i, i jak, to, jak ta pani. Jak prezydent... W którym to kierunku właśnie pójdzie? Jednak nowy prezydent będzie, będzie patrzył na, na górnika Zabrze. Natomiast ja miałem przyjemność pracowanie, pracy z Jankiem Urbanem i mogę powiedzieć, że Janek Urban z pracy w Legii Warszawa, a Janek Kurban z pracy z Górnikiem Zabrze to są dwa inni trenerzy. On zdecydowanie bardziej nabrał doświadczenia, ma inny dystans do tego jak pracuje w klubie, bo w Legii troszeczkę jest, była inna sytuacja, a w Górniku jest inna sytuacja i mam nadzieję, że, że tak jak powiedział Mateusz, ten zespół jeśli by osiągnął te europejskie puchary, w co ja osobiście wierzę, ale nie jestem aż tak do tego bardzo przekonany. Wierzę w to, że górnik może te mecze wygrywać. Natomiast nie wiem, czy, czy w tym ostatniej, ostatniej fazie starczy mu jakby. Miesz, to to by tego ognia Marek, i tego to, wszystkiego to też do. Też do dzisiaj moim, moim zdaniem będzie odpowiedź. Bo trener już pokazał, że ma rękę. Natomiast te ostatnie kolejki, gdzie zaczyna się presja wyniku, mhm. no taka być może wytworzona troszkę sztucznie przez słabość innych, ale jest, ale jest, bo ten górnik punktuje i widzieliśmy, jak on wygląda wiosną, to też będzie taki. Papierek lakmusowy i egzamin dojrzałości dla tych zawodników. Czy wy jesteście na to gotowi? Bo taki macie kalendarz. Dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, w lidze. I teraz pokażcie, że... Te mecze nie musimy wygrać, a nie byśmy chcieli wygrać. Tak jak nam, jak nam Tak jak z Rakowem często myślę, że z Rakowic... Bo troszkę inaczej jednak się gra, tak. kiedy występujesz z pozycji underdoga, a inaczej kiedy wszystko dzisiaj masz w swoich rękach, nogach i, i wiesz, I że punkt, do że w jeden, w inny punktując, masz to. Tak, natomiast, natomiast Górnik, Górnik Zabrze jest, jest, jest zespołem, który jak widzimy no, troszeczkę wnosi takiej świeżości do, do naszej staklacji. I to jest bardzo, bardzo fajne, ta, ta radość na ławce rezerwowych Janka Urbana, Lukasa mm -hmm. Podolskiego, tych zawodników, bo widzimy jak oni, jak oni z sobą fajnie przybywają, jak oni się ja w, fajnie... Ja w ćwiczyć. ogóle myślę, że to, to będą takie teraz najważniejsze miesiące dla funkcjonowania Górnika w następnych latach. Bo zauważcie, za chwilę pewnie pojawi się nowy właściciel przy odejściu pani prezydent Mańki Szulik. Myślę, że nowy prezydent za chwilę jednak zacieśni te relacje z Lukasem Podolskim, który będzie takim pomostem jakby z nowym inwestorem i, i pojawi się jakiś pieniądz i pojawi się nowy właściciel. Jeszcze parę miesięcy czy paręnaście musimy poczekać na dokończenie tej nowej trybuny. Jak ona się otworzy w tym 2025 roku i będzie nowy inwestor, to jakby teraz to pokazuje, że to jest taki... Czy mówisz, że ten sezon będzie takim przejściowym sezonem jeszcze? No myślę... Przejściowy to może złe słowo, bardziej bym chciał, żeby to był taki sezon zbudowania podwalin pod coś dużego od 2025 roku. No bo jednak zgodzicie się, że jak dojdzie ta trybuna, te kolejne 12 tysięcy, zapełni się ten obiekt, a jestem przekonany, że górnik w pierwszej szóstce w Lidze, nie zawsze drugi, trzeci, ale w szóstce to jest komplet. No bo tam jest takie sanie, jest, jest taka miłość do tego klubu, jest taka społeczność kibicowska, że, że ten stadion będzie pękał w szwach i być może no, to będzie taki dobry moment, żeby... Przeprowadzić drużynę na inny poziom sportowy. No i nie wiadomo, czy z, czy z Jankiem Urbanem, bo myślę, że po takim sezonie no, wiele mocniejszych klubów z Polski. A Janek pracował i, i w Lechu, Poznań pracował. Ale wiesz co? Mm. Jemu chyba tam może... dobrze. Jemu jest tam dobrze. Natomiast z... Będą perspektywy, to. To może, to może gdzieś poszukać. Perspektywy dłuższe. Mm. Kontra... No, wracając do Zawsze wiecie, co mi się jeszcze podoba w grze i wprowadzeniu drużyny przez Janka Urbana, że. On dostosował swoją grę umiejętności górnika zabrze do tego, co chce, co na, na jej możliwości. A więc gramy tak. na kontratach, mamy szybkich skrzydłowych, ukierunkujemy się tylko i wyłącznie na taką, na taką grę. Nie szuka innych rzeczy, że będziemy rozgrywać piłkę od tyłu, 10 mm. tysięcy podań, wychodzimy wysoko pressingiem. Możliwości zespołu, ocena możliwości swoich zawodników powoduje, że ten zespół gra na obecną chwilę na tyle, ile potrafi. ten trenera polega trudne. na tym, żeby dopasować mm -hmm. taktykę do Ale wieże, zawodników, a nie nie, nie, potrafią, nie potrafią tego zrobić, bo chcą grać jak Barcelona, jak Manchester City 20 Tysiące podań w szesnastce sata piłki i, i bramka. Janek do, dobrał środki do, do możliwości Czy uważa, że Lek się włączył do walki znowu o mistrza tym zwycięstwem? No właśnie. Jak patrzyłem na Lecha, to mi, Lech mi przypomina tak samo Legię Warszawa. Też jest, mm -hmm. jest, jest, podobnym w, Poznaniu, jest w podobnym stanie, na tu podobnym mają poziomie. Lepsze indywidualności. Zdecydowanie. I tym, i tym no wygrywają, wygrywają. wygrywają wygrywa, wygrali ten mecz. Tak. Nie grą zespołową, tylko, e, tylko indywidualnościami, czyli tak. Marfińskim, e, Isakiem, Welde. E, Słuchajcie, zwalniamy Mattiego, e, który ma pilne e, spotkanie. No, czy też... Przepraszam, mówię na konsultację medyczną od miesięcy i nie mogę się spóźnić, bo tak jest. pan doktor mnie nie przyjmie. O jakże ważne rzeczy dla komentatora sportowego, jakim są oczy. i oczy. zadbaj o oczy szeroko zamknięte. Wzrok. Matiego zwalniamy, natomiast absolutnie nie kończymy jeszcze mocy futbolu, bo mamy połączenie z Rafałem Rostkowskim, sędzią piłkarskim. To był weekend mnóstwa kontrowersji, mnóstwa kontrowersji w Europie i w Polsce. Jako, że właśnie panowie wywołali tutaj mecz, mecz Lecha Poznań z ŁKS-em, to o to spotkanie chciałem, Rafał, cię zapytać najpierw. Co tutaj się wydarzyło, powiedz w tym spotkaniu. Zaraz zaraz sobie to znajdę. No właśnie. Czy po pierwsze tam nie powinien być... Czy Alfonso Sousa nie powinien dostać czerwonej kartki za ten faul od tyłu na korkami w łydkę Janczukowicza? Sędzia Damian Sylwestrzak dał tylko kartkę żółtą. Potem mieliśmy też kontrowersję również z Alfonso Sousą. Czy tam nie był nie powinien być rzut karny. Wydawało się, że, że, że ewidentny rzut karny za faul na Mamedowie. No dzień dobry, cześć. No tak, niestety no, słabsza kolejka sędziowska nie tylko w Polsce, ale w Europie. W tym spotkaniu też no, to były błędy. Nie ma co obwiać Pawełna. Generalnie w pierwszej sytuacji, o której mówiłeś, powinna być czerwona kawka zdecydowanie. Można sędziego ustawić tylko o tym, że no, niestety sędziowie od paru lat są tak szkoleni no, nie tylko w Polsce, bądźmy szczerzy, żeby łagodzić w miarę możliwości niektóre przewinienia i dawać kartki, powiedzmy, żółte zamiast czerwonych. Natomiast w miarę możliwości, ale, ale w tej sytuacji, no, zawodnik nie chciał kopnąć piłki, ten atakujący od tyłu, chciał no, kopnąć przeciwnika i zrobił to. A interpretowanie tego jako podstawienie nogi w celu przerwania akcji, to jest bardzo łagodne i moim zdaniem no, niezgodne z prawdą. Oczywiście on chciał przerwać akcję, ale. Ale akcję przerywa się łapiąc za koszulkę, nie, łapiąc za rękę w inny sposób, natomiast no, nie, nie w taki sposób, że przeciwnik się przewraca i, no, i czasami może mieć problem, żeby się podnieść. No, a w drugiej sytuacji no, to też ewidentnie rzut kardy. Nie można wpadać na, na przeciwnika w polu w taki sposób. To nie jest gra Ciałem, są określone warunki, kiedy można grać ciałem, tak barkiem w bark, można bokiem ciała, można czasami nawet w plecy, ale nie gwałtownie, nie niebezpiecznie, ale nie można tak wpadać i, i, i przerywać przeciwnikowi gry w ogóle nie, 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 nie dotykając piłki czy też dotykającą, ale już po, fa po faulu. Także, także no dwa błędy niestety sędziowskie. Zaczęliśmy naszą moc futbolu od El Clasico, tam też były kontrowersje, powiedz czy ty dałbyś Kamawindze czerwoną kartkę za faul na Laminie Jamalu. I, i jeśli nie, to jakbyś mógł porównać tą sytuację do czerwonej kartki dla Ronaldo Araujo w meczu z PSG na Barkoli? Wydawało się, że za, za dokładnie taki, taką samą sytuację. Czy jednak tam były różnice? No, fałle rzeczywiście były podobne i okoliczności były podobne, nawet można powiedzieć, że bardzo podobne, natomiast no, te detale czasami mają znaczenie. To znaczy tak powiem, ja osobiście uważam, ale to jest moje prywatne zdanie, nie, nie, nie byłego sędziego, że rzeczywiście ten faul wczoraj yy, tak powinien być yy, ukarany czerwoną kartką, bo moim zdaniem no, intencje obrońcy były jasne, przerwać akcję bramkową. A szanse innych obrońców na dogonienie Jamala były znikome. No i właśnie znikome, ale były. I to niestety, zgodnie ze szkoleniem, które przychodzą sędziowie, sprawia, że, że trzeba te wątpliwości rozstrzygać na korzyść różnych obrońców, na korzyść tego obrońcy, który popełnił faul. No i zgodnie ze szkoleniami to jest żółta kapia. Więc w kontekście tego, czego szefowie wymagają od sędziów, to jest prawidłowa decyzja. Natomiast ona, myślę, kłóci się z odczucia, odczuciami powszechnymi kibiców nas tak, i również części ekspertów. A jak przyjąłeś tą sytuację z golem, który nie wiadomo, czy był, czy nie było, czy piłka prze, przekroczyła linię. Widziałem, że piłkarze Barcelony ruszyli do arbitra, pokazując mu na zegarek, a on nie ma tego zegarka, który daje wibrację goal line technology. Powiedz, no to jakiś jest. Czy, znaczy, czy nie powinno po pierwsze UEFA tego jakoś no, usystematyzować, żeby piłka nożna wszędzie była taka sama, no, żeby jak wprowadzamy goal line technologii, no to tak jak w WAR, to wszędzie. No bo potem dochodzi do takiej sytuacji, no tu może z racji różnicy punktów między Barceloną a Realem bez aż konsekwencji, no ale wiadomo, konsekwencja dla stanu e, psychicznego kibiców e, Barcelony, Szawiego e, i tak dalej. Natomiast, no wiesz, w meczu, no najbardziej, najważniejszym, meczu klubowym e, świata taka e, wtopa nie, e, nie powinna się zdarzyć, zwłaszcza, że ta technologia nie kosztuje jakichś e, wielkich pieniędzy. Czy sami sędziowie też nie powinni zaapelować o, o, o tą pomoc, jaką jest e, właśnie e, goal Line Technology? No tak, oczywiście, że patrząc na budżety klubów, na wydatki, na transfery, na pensje, na budowę stadionów, tak, na, na, na możliwości finansowe, chociażby właśnie tej La ligi, no to, to ten wydatek na go Line technologii wydaje się no, znikomy. Natomiast, no. Nawet jeśli już powiedzmy, ktoś tam uznał, że, że nie chcą wydawać, bo słyszałem, że oficjalne wytłumaczenie jest takie, że ta sytuacja, ten system przydaje się no, kilka razy w sezonie. No, no, dyskutowałbym z tym, ale od, 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 odłóżmy to na bok. Natomiast problem takich sytuacji można rozwiązać dużo tańszym sposobem niż go online technologii. Wystarczy zainstalowanie dodatkowych. O, straciliśmy połączenie. Wiem co Rafał chciał powiedzieć, bo już o tym tweetował, czyli dodatkowych kamerek takich mhm. e, ta, do ta, ta. jesteś one, tak. One pozwoliłyby sędziom wideo zobaczyć, jak to wygląda e, tak z linii e, i podjąć właściwą decyzję. Natomiast no w powtórkach widzieliśmy, że ani, ani realizator transmisji nie miał dostępu do takich kamer, bo ich prawdopodobnie nie było ani nie miał ich system, ani system VAT też nie był zaopatrzony w takie kamery. No i to jest bulwersujące, bo to jest wydatek, no, znikomy. 4-6 kamer, tak, po dwóch stronach bramki, ewentualnie nad bramką i to by rozwiązywało 95% problemów z takimi sytuacjami. Także to jest zdumiewające jest to no niesmaczne, że, że wymaga się od sędziów, nie wiadomo czego, cudów czasem, a, a w czasach WAR w XXI wieku, mając możliwości techniczne prawie już nieograniczone w pokazywaniu meczów piłkarskich, no ktoś żałuje tak, nie wiem, paru tysięcy, czy iluś tam tysięcy euro, bo to są takie wydatki, to są tysiące euro, to już nie mówimy o milionach. Rafał, no to chciałem się zapytać jeszcze o chyba największą, naj, największą kontrowersję tego weekendu, bo też jej konsekwencje były najbardziej spektakularne. Półfinał Pucharu Anglii, prestiżowy Manchester City kontra Chelsea i Cole Palmer wykonuje rzut wolny, trafia w rękę Drzeka Grelisza. No widzi to, cała Anglia to widziała. Myśmy wszyscy to y, widzieli. Nie ma, y, nie ma konsekwencji, nie ma rzutu karnego. Jak to wyjaśnić? No to po co jest VAR y, w takim razie? Co tutaj przesądziło? No, no przyznam, że ciężko odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że no, ręka wydaje się ewidentna, tak? Gdyś spodziewał, powinien się spodziewać piłki i spodziewał się, bądźmy szczerzy, był w murze, tak wiedział, gdzie ta piłka leci, miał rękę odchyloną, yy, zablokował strzał. No, decyzja powinna być prosta. Nie wiem, no być może sędziowie WAR, bo może sędzia główny to źle widział, a miał wątpliwości. Sędziowie WAR być może stwierdzili, że mimo wszystko to było jednak przypadkowe, może zastosowali do niewinności, ale w tym przypadku według mnie to przesada, bo bo to zagranie ręką po prostu kwalifikowało się do, do, do odgwizdania i, i to, to powinna być decyzja podjęta bardzo szybko, bo wszystko tutaj widać było wyraźnie. Niezrozumiała decyzja. Bardzo dziękujemy. Rafał Rostkowski I komentował by. dla nas największe kontrowersje tego weekendu i w Ekstraklasie i w Europie. Ekspert TVP Sport i kanał sportowego polecamy na nasze łamy. Tam także o, o, o kontrowersjach w niższych ligach, a mianowicie ciąg dalszy oplucia zawodnika przez sędziego, z którym... To zawodnikiem klub jakby rozwiązuje umowę, zrywa relacje. A my, panowie, cofnijmy się jeszcze znów do ekstraklasy, bo rozmawialiśmy o tej walce o tron kontrowersyjny, o szansę górnika, o tego Lecha, którym gra jak gra, ale cały czas szansę na mistrzostwo ma i został, zostawił Mariusza Rumaka. A jeśli chodzi o walkę o spadek, cytując Franciszka Smudę, no to tu mieliśmy, no to już rozumiem, że i LKS, i ruch Chorzów skreślacie. No, jeśli chodzi o ruch, będziemy żałować, tym bardziej, że dochodzi do tak spektakularnych hmm. sytuacji, jak ten rekord frekwencji w meczu przyjaźni z Widzewem. Ale tam też Łódź. chyba kibice zdecydowali o o wyborze prezydenta, zatem myślę, że to też jakiś taki dobry z ruch i też zwiastun dla, dla samego ruchu. Że tam no bo to oznacza władze. nowy stadion. Tak, prawda? tak. Pomyślałem sobie, że. Jakieś, w... Wsparcie miasta, bo wiadomo, tak. że klub bez, akurat ruch bez wsparcia miasta, no to, 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 to znika. A tam jeśli będzie prezydent przychylny dla, dla klubu, to, to być może spowoduje, że... że Pytanie, ten duch... jak radni będą przychylić. No to dla... tak, no to oczywiście nie chcę się tutaj mieszać, mieszać w politykę, ale pewnie Michał chcesz kto trzeci, tak? No to ja muszę powiedzieć, że coraz bardziej skłaniam się ku temu, że może to być Krakowie. Że tak jakoś mi się to pisze, że tak jak nie chciało mi się długo wierzyć, że może to być Wisła Kraków, bo ma taki potencjał, ma takie zaplecze i, i, i w ogóle. Ale i to się w końcu rozsypało. To teraz jakoś mi idzie tym samym Krakowie. Czyli też powiedzieć, że się, z Wisła się ewentualnie zamieni z zamienić. Krakowie. Być może, być wcale, wcale tego nie wykluczam, ale no bo no w Krakowi roi się od reprezentantów różnych krajów, gdzieś tam są powołani, Macedonia Północna, Finlandia, gdzieś tam. No wiadomo, jak różnie możemy oceniać, no ale są, są to piłkarze na określonym poziomie, w reprezentacji polski młodzieżowej, jakieś talenty. A zupełnie się to nie klei. Zupełnie się to nie, nie klei. Dla mnie poronionym pomysłem było zwalnianie e, Zielińskiego tenera. W takim momencie, w końcu, w tak, takim tak, momencie tak. sezonu. To była kompletnie dla mnie niezrozumiała decyzja prezesa. Krener, który akurat umie w utrzymanie, prawda? Zdecyd zdecydowanie. I tutaj tutaj nie rozumiem tej decyzji. I oby Krakowia za tę błędną decyzję, moim zdaniem, nie zapłaciła właśnie walką do ostatniej kolejki o, o utrzymanie w ekstraklasie, no, bo, ma, bo ma bardzo ciężki termin. No terminaż. właśnie. Przypomnijmy, że ten terminarz to jest Iraków i Śląsk, i Śląski, mhm. Górnik yy, i Lech, tak? Także... Znikąd tutaj w ratunku. ratunku. Tak, 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 Rzeczywiście to może być krakowianą, no, ta porażka yy, z Puszczą. Ciekawe, czy Puszcza dalej będzie mogła grać na, yy, na, na przykołurze, jak nagle... Yy. Po złości może nie. Tak. No a, a Korona i Warta, dzisiaj bardzo ważny mecz dla warty hmm. ze stalą, mielec. No tam ciekawa sytuacja zrobiła się z trenerem szulczkiem, tak? No bo to już tą zostało właściwie oficjalnie nazwane to, o czym sądziliśmy, że to powinno nastąpić nawet może i wcześniej. S Zdecydowanie lepiej było, gdyby to było wcześniej niż teraz. tak. Tak, 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 Ale no jakoś no, wart, też nie analizuję tego, bo ten, ten terminarz to jest taki, taki zwodniczy. I no, tyle drużyn jest zamieszanych, tyle tam może być uwarunkowań. Dla mnie też wielką zagadką jest, bo już myślałem już, że jak przyjdzie Waldemar Fornalik do Lubina, to, to ten klub jakoś. To jest obok Krakowie klub, który również no, dzisiaj nie jest zamieszany jeszcze w spadek, ale, ale, ale jak patrzysz tak. Na, na grę tego zespołu, to rzeczywiście tam też. Nie dzieje się dobrze. Ciekawie za, zauważa na czacie Kuba Stęszewski. W Polsce im gorzej, tym lepiej. Taka mentalność. W Zagłębiu wszystko pokładane, mhm. ruch organizacyjnie również. Olegi Lechu, Rakowiec czy Pogoni, nie wspominając. Górnik gra na nosie e, wszystkim i e, ta a propos właśnie było m, górnika, ale może no rzeczywiście, że trzeba czuć nóż na gardle dopiero żeby i presję. A myślę, że ta kolejka też pokazała, że zagraniem tej rundy to jest wrzód z autu. Bo to jest naprawdę. Tak, dzisiaj łatwiej nam strzelić bramkę, kiedy piłkę dorzucamy ręką, a nie nogą. To i piast, i w tej, i w poprzedniej tak. kolejce. No puszcza do tego przyzwyczai przyzwyczaiła akurat nie teraz. Ostatnie pięć metrów piast, tylko dodam trzy różne a, bramek. Trzyrożne tak, tak, tak. Trzy różne tak. i dwa aut. Wiesz, że nie masz innych możliwości, no to musisz wykorzystywać to, co. Co akurat w danym momencie najlepiej Ci wychodzi. Ja myślę, że stałe fragmenty gry, jakbyśmy puszczy zabrali bramki, no to puszcza dzisiaj byłaby w strefie spadkowej. A, a, a Piastowi to, też, prawda? Piastowi też. Więc Tomek Tuwaczy Wukowicz pracują nad tym elementem i, i chwała im za to, że, że potrafią wykorzystać przede wszystkim no, te cechy, które u nich są. No, są bardzo widoczne, więc potrafią grać w powietrzu, stracają piłkę i widzieliśmy tą bramkę e, e, piasta Gliwice, no to, 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 to wiesz, to, to, rzut, dwa podania i, i jest gol. Bardzo prosty sposób. Myślę, że rzut rożnego byłoby ciężej zdobyć bramkę niż dzisiaj jest zami. wyrzut, wyrzut mm -hmm. z autu. Rozmawialiśmy dużo o Legii, ale zapomnieliśmy wspomnieć o doniesieniach brazylijskich mediów. Co Wy na to, że w ogóle dawne gwiazdy wracają do Ekstraklasy. Mateusz Borek, nie do Ekstraklasy, do Polski. Mateusz Borek wspominał o się w Wieczystej były, były król strzelców ekstraklasy, a Lukinias negocjuje powrót do Warszawy, do Legii. Wypożyczenie, no bo jest wart kupę pieniędzy, chyba za 3 miliony odszedł euro czy dolarów do MLS-u. Teraz jest w Fortalezie Brazylijskiej, też jest ponad 1,5 miliona euro wyceniany. No ale tam zawodzi ratunek jakiś jest to, no, Legia, Legia, szuka, Legia szuka zawodnika na pozycję numer właśnie taką ofensywną dziesiątki i Lukinias był już w legii, sprawdził się. Więc być może no, jest to, jest to dobry, dobry pomysł. Natomiast jest to po raz kolejny jakby szukanie zawodników, którzy już byli w warszawskiej legii znanych zawodników, nie, podejm nie podejmowania takiego większego ryzyka, by znaleźć zawodnika o podobnych parametrach, ale już troszeczkę, troszeczkę być może nie wiem, młodszego i który ma, ma inny profil, ale ale myślę, że jest to, że jest to fajny, fajny chłopak, który zna polską ekstraklasę. To, że mu nie poszło i nie idzie mu na razie w, w Brazylii, no to... To już inna, inna rzecz. Pamiętajmy, że czasami tak jak to było w przypadku drugiego razu Carlitosa, kiedy wrócił mhm. do legii. Wszyscy również spodziewali się, że Karlitos będzie znów po raz kolejny strzelał po 20-25 bramek. Okazało się, że to drugie podejście do, do warszawskiej legii okazało się e, pomysłem nietrafionym, a miejmy nadzieję tutaj z Brukiuniasem. Będzie, będzie inaczej. No to też pokazuje, jakich zawodników polskie kluby poszukują i potrzebują, tak. czyli, czyli szybkich, takich, którzy upraszczają grę, nie wiem, taki, którzy nie, grają nie, taki, do przodu. Do przodu, taki No, przede wszystkim szybkość, no to jest taki, taki, taki element. No, ale ja nie jestem zwolennikiem takich, takich powrotów. Muszę powiedzieć, że jakoś nie za bardzo mi się to widzi. To jest cały czas takie odgrzewanie, odgrzewanie kotletów. No, trzeba troszkę troszkę ruszyć głowę, otworzyć głowę przede wszystkim i, i stawiać na, na młodych piłkarzy taki perspektywiczny. No, Legia także jest klubem, czy każdy klub, żeby jak sprowadza zawodnika, to też z perspektywą transferową, no to, no to na Lukińia się już drugi raz nie zarobi. Zwłaszcza, że będzie wypożyczony, bo Legia nie zamierza go kupić. Kamil Piątek pisze, że to oznacza już definitywnie, że odchodzi Jozeł, prawda? Tak to mhm. należy interpretować. A jeszcze ktoś tu dodaje, Krzysztof Kasprowicz, że Jarosław nie zgoda też może. No to musi do, być zdrowy, tak? Do Legii, tak. Hmm. Pytanie, czy, czy Jarosław Niezgoda w, w tym momencie będzie Legi tak bardzo przydatny? I czy to jest ten zawodnik, który odmieni y, ofensywę Legii, Bo Legia potrzebuje naprawdę klasowego, klasowego napastnika i y, Zobywając, trzeba walczyć o te europejskie puchary. Jeśli grałby w tych europejskich pucharach, to myślę, że tutaj e, musi dokonać naprawdę trzech, czterech bardzo mocnych wzmocnień. I tutaj nowy trener Gonzalo Fejo również będzie zapewne optował tutaj z dyrektorem Jackiem Zielińskim o to, żeby, żeby te transfery były nie uzupełnieniami, ale bardzo mocnymi wzmocnieniami zespołu. Bo, bo tylko tacy, 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 tacy zawodnicy będą potrafili podnieść jakość gry zespołu i w osiągnięciu sukcesu. Moi drodzy, kończymy moc futbolu, a zakończmy ją tym, od czego zaczęliśmy, czyli od El Clasico. I nie sądzę, żeby ta wiadomość ucieszyła wielu kibiców Barcelony, ale wygląda na to, że Szabi rzeczywiście może. Zostać, zostać tak, tak, bo właśnie odbyło się jego spotkanie z zarządem klubu, aby z Żanem Laporto, żeby omówić możliwe pozostanie w Barcelonie na Twitterze. Widzę, Barsa Info donosi. E I Szawi zostanie, ale chce gwarancji, że będzie mógł dokonać wzmocnień do hmm. no, księgowego od razu. Mhm. Tak, tak. Za co no dobrze. te wzmocnienia, więc może. To jeszcze... się życzenie kibiców na Santiago Bernabeu. Tak, <noise> więc może kolejny sezon jednak z Szawił, a nie na przykład z Hansim Flikiem. To zobaczmy, co nas jeszcze dzisiaj czeka. O godzinie 13.00 Liga PL, zapraszam w imieniu Adama Sławińskiego, ja sam, zapraszam na 17.00 pole position z w pełnym składzie galowym z Aldoną, Marciniak, Czarkiem Gutowskim i Maćkiem Jeremakowem po Grand Prix Chin i tam, słuchajcie, nie śledzicie pewnie, ale tam kontrowersje sędziowskie takie dziejemy, same jak w, świecie, to dziejemy, to dziejemy. jak w świecie futbolu, więc po prostu sędziowie się nadają, słuchajcie, wszędzie są. Tacy sami w różnych dyscyplinach kontrowersje, ale przynajmniej mamy o czym rozmawiać. No i w imieniu Tomka Lipińskiego, derby Mediolanu. Bez kontrowersji nie zabraknie na pewno. Tak, derby Della Madonnina. Żegnamy Stefana Piolego i, mm. i rozglądamy się już. Za bo z kolei Simone Inzaghi zostaje, zostaje tak. Tak. chiński właściciel zostaje, więc tam tutaj bez zmian. No i, no i zapowiadamy pewnie już, rozglądamy się za miejscem dla Piotra Zielińskiego. W... O właśnie. Wskazuję. Jeszcze cię nie zapytałem o to, ale to już zostawmy. To już przy okazji może właśnie wieczornego programu wspomnijcie o przyszłości mm -hmm. Wojtka Szczęsnego, bo Kolowaty, pamiętasz tego? Tak, tak. Wskazza, Fulvio Kolowaty twierdzi, Dobre. że Wojtek Szczęsny do Napoli Trafić nie, 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 nie. Wraz z Massimiliano Allegri. co za by to było kombom. Nie, nie, nie. To jest jakiś fantasmagoria, jakaś całkowita. Tak, więc bardzo dziękujemy Wam za ten odcinek mocy futbolu. Matiego Borka, już pożegnaliśmy, to ja w tym momencie pożegnam was, drodzy widzowie, ale tylko do godziny 13 do GPL oraz moich ekspertów, którymi byli Marek Juświak. Dziękuję byli bardzo do Polski i Tomasz Kiński trzymajcie się i nie odchodźcie daleko od YouTube'a godzina 13 Liga.pl